Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Drodzy widzowie Telewizji Trwam, słuchacze Radia Maria, cała rodzino Radia Maria. Zapraszaliśmy wielokrotnie na naszej antenie, jednej, drugiej, w serwisach na Narodowy Marsz Życia, Niech Żyje Polska. I już za moment przeniesiemy się do Warszawy. W Warszawie o 11 w katedrze Jana Chrzciciela i w katedrze warszawsko-praskiej była celebrowana msza święta. O 12.15 rozpoczęła się akcja dla pieluszka, dla maluszka, a o 12.30 rozpoczyna się właśnie Narodowy Marsz Życia w Warszawie na Placu Zamkowym. Stamtąd wszyscy wyruszą w drogę na Plac Trzech Krzyży. Będziemy starali się dla Państwa też na żywo wszystko relacjonować. Też zaprosiłem kilku gości do tego, byśmy skomentowali to, co dzieje się na marszu, ale i te wydarzenia, które jakoś nam towarzyszą, to, co działo się w parlamencie, gdzie zostały zgłoszone ustawy aborcyjne, a na Placu Zamkowym są Lidia Sankowska-Grabczuk i jej dziennikarz Rafał Porzeziński. Oni też będą komentowali dla nas to, co dzieje się na samym początku, więc połączmy się z Placem Zamkowym. Zachęcam do uczestnictwa, do bycia dziś w to święto narodowe, bo też mamy Narodowe Święto Chrztu Polski. Niech to będzie też i nasz znaczący udział w tym wielkim wydarzeniu dla Polaków. Bezbronnych. Witamy Wielkopolskę, Nowy Tomyśl. Witamy. Częstochowa po raz kolejny już się deklarowała ze swoją Olsztynek. Pozdrawiam Olsztynek. Radia Maria, witamy serdecznie. Szanowni Państwo, nasze wydarzenie jest transmitowane w Radiu Maryja i Telewizji Trwam oraz Telewizji Republika. Także ci, którzy nie mogli przybyć do nas, możecie przekazywać, mogą również łączyć się razem z nami. Otwock się zameldował ze Szkołą Przymierza Świętej Rodziny. Bardzo dziękuję. Pozdrawiamy też Łomianki, Instytut Świętej Rodziny, bo to naprawdę potężne, dobre, mądre środowisko pro-life'owe, które świętej pamięci biskup Majdański powołał do życia. Wspaniałe miejsce. No oczywiście, neokatechumenat, jeśli nie jesteście, dajcie głos! To jest siła, to jest potęga. Od kazania na górze, po uznanie krzyża, tu, by bronić życia. Ogromnie, ogromnie dziękujemy, że jesteście i że z taką determinacją wspieracie wszystkie odsłony marszu i walkę codzienną. I że tu dzisiaj tak pięknie ewangelizujecie też. Witamy Was serdecznie. Także obecnością, całymi rodzinami, które są naprawdę pełne życia, ta otwartość nie tylko oczywiście w tej wspólnocie, ale w tej wspólnocie szczególnie zauważalna jest pełna podziwu. Czasem załamujemy ręce, że nie dajemy rady z trójką czy dwójką dzieci, ale jest siła, która wspiera każde nowe życie. Siła, która jest odwieczna. Tą siłą jest miłość, z której wszyscy jesteśmy i właściwie jedynym powodem, dla którego tu jesteśmy, jest miłość. Moi drodzy, witamy całą Polskę, północ, południe, wschód, zachód, Małopolskie, Mazowsze, Tomaszów, Maków, Wielkopolskę, Poznań, wszystkie regiony. I witamy też już Pragę, która przybyła do nas z katedry świętego Floriana. I tym sposobem możemy oficjalnie rozpocząć Narodowy Marsz Życia 2024. Dobra. Szczęść Boże, dzień dobry, witam czołem. Zaczynamy Narodowy Marsz Życia. Oficjalnie otwieram zgromadzenie publiczne. Bogusław Kiernicki. Witamy. Marsz poprowadzą Lidia Sankowska-Grabczuk i Rafał Porzeziński. Lidia, afirmacja, Rafał, ocaleni. Szanowni Państwo, mamy dzisiaj Święto Chrztu Polski. Ten marsz jest ważnym elementem naszej polskości, dlatego zaczniemy hymnem narodowym. Do hymnu!
Szanowni Państwo, jest dzisiaj Święto Chrztu Polski, tak jak wspomniałam. Zaczęliśmy godnie ku czci naszej ojczyzny, naszej ponad tysiącletniej tradycji, naszego dziedzictwa narodowego, które też niestety chce nam się odebrać. Idziemy tutaj przede wszystkim w ochronie życia. W tej debacie, którą dzisiaj chce się sprowadzić wyłącznie do głosu kobiet, a życie poczęte to jest sprawa przynajmniej trzech osób. Nowego życia, matki i ojca. I dzisiaj na naszym marszu każdy będzie miał głos. Będą miały głos kobiety, będą mieli głos mężczyźni. I proszę Państwa, historyczny moment. Po raz pierwszy na Narodowym Marszu Życia oddamy głos dzieciom pod sercami ich matek. Zapraszam tutaj serdecznie matki w stanie błogosławionym, które się zgłosiły do tego, aby ich dzieci powiedziały do nas coś bardzo ważnego, być może najważniejsze przesłanie dzisiejszego marszu. Zapraszamy na scenę. Brawa dla nich. Za otwartość na życie. Za obecność, za świadectwo, za gotowość. Teraz jesteś na żywo, także nie mogę. Trzeba będzie chwileczkę tutaj się przedostać przez ten ściśle zwarty szereg wspaniałych świadków życia. W ogóle bardzo się cieszymy, że daliście swój czas, czyli jak mówił prymas Wyszyński, swoją miłość. On mówił, że czas to miłość. Daliście swój czas na to, by dać wyraz ogromnego przywiązania do idei wolności. Wolności każdego człowieka, idei praw człowieka. Czyli obrony tego najważniejszego, niezbywalnego prawa do życia, bez którego nie ma żadnego innego prawa. I wszystko staje się fikcją, jakimś żartem, układanką, parodią, a nie prawdziwym człowieczeństwem, jeśli zanegujemy człowieczeństwo tych najmłodszych. Zaraz oddamy im głos. Witamy serdecznie panią Agnieszkę, bardzo dzielną mamę, dzieci w liczbie... siódemka, a tutaj jest ósme pod sercem. Brawa dla pani Agnieszki, dla męża i dla dzielnego dziecka. Usłyszymy za chwilę bicie serca. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że wyraźnie słychać tętno. Jakie mamy tętno? 128. Bardzo zdrowe tętno. Słychać bicie serca dziecka. Szanowni Państwo, słyszycie to? Jest to naprawdę bardzo wzruszający moment dla nas wszystkich. Takie bicie serca można wykryć już w szóstym tygodniu ciąży. To jest człowiek, to jest rozwijająca się istota ludzka, wspaniałe nasze przyszłe pokolenie. Niech ten dźwięk się niesie daleko, na całą Polskę, a przede wszystkim tam na wiejską. Niech oni usłyszą to wspaniałe, piękne bicie serca. Może i te serca wtedy skruszeją i zrozumieją, że cała Polska chce chronić życie. Bardzo serdecznie dziękujemy pani Agnieszce, dziękujemy temu wspaniałemu dziecku, które miało szansę się wypowiedzieć. Dziękujemy pani Marii Położnej, również ze swoim malusieńkim dzieciątkiem, które też jeszcze niedawno było pod jej sercem. Bardzo dziękujemy, życzymy wszystkiego dobrego, dużo zdrowia dla was wszystkich, dla całej waszej pięknej rodziny. Za świadectwo, odwagę, za rodzinę piękną. Bardzo wam dziękujemy. Tu jest Polska, nie Bruksela, nikt aborcji nie popiera. 3, 4. Tu jest Polska, nie Bruksela, nikt aborcji nie wybiera. Tu jest Polska, nie Bruksela, nikt aborcji nie popiera. Tu
Tu jest Polska, nie Bruksela. Nikt aborcji nie popiera. Dziękujemy bardzo, drodzy Państwo. Zapraszam teraz na scenę wyjątkową osobę, przedstawiciela, można powiedzieć, służby zdrowia, ale przede wszystkim kobietę, która pracuje właśnie na rzecz ochrony naszych dzieci, która zajmuje się nimi od samego poczęcia, położną panią Mariolę Sienkiewicz. Mila, chcesz wodę? Wodę? Szanowni Państwo, przyjaciele położnej, bo każdy z nas miał kontakt z położną, większość z nas urodziła się na ręce położnej. Czy wiecie Państwo, kim była położna Stanisława Leszczyńska? Jasne. To dopowiem. To bohaterska położna z Auschwitz-Birkenau, nazywana przez więźniarki aniołem życia, ponieważ w najtrudniejszych obozowych warunkach zawsze broniła każdego życia. W obozie koncentracyjnym, na rozkaz uśmiercania noworodków, wypowiedziany przez rozkaz przez doktora Mengele, odpowiedziała: nie, nigdy nie wolno zabijać. Nie, nigdy nie wolno zabijać. Stanisława Leszczyńska jest dla nas wszystkich przykładem obrońcy życia. Była położną przez 38 lat. Podczas porodów, które przyjmowała, nie umarło żadne dziecko. Polskie położne wybrały ją na swoją patronkę. Proces beatyfikacyjny Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej zakończył się w tym roku na szczeblu diecezjalnym w 50. rocznicę jej śmierci, 11 marca. Stanisława Leszczyńska była związana z Łodzią, ale to właśnie w Warszawie podjęła w 1920 roku naukę w Państwowej Szkole Położnych przy ulicy Karowej, obecnie Szpital Kliniczny imienia Świętej Księżnej Anny Mazowieckiej. Po ukończeniu tej szkoły i zdaniu dyplomu położnej, idąc na dworzec, weszła do kościoła sióstr wizytek. Będziemy obok przechodzić, by przed Maryją, a potroszę przed sobą, złożyć obietnicę. Maryjo, Najświętsza Panienko, obiecuję, że jeśli podczas przyjmowania porodu stracę choćby jedno dziecko, zaprzestanę wykonywania tego zawodu. Środowisko warszawskich położnych zawiązało Komitet Społeczny Budowy Pomnika upamiętniającego postać położnej Stanisławy Leszczyńskiej. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi działaniami na rzecz upamiętnienia i wsparcia, byśmy mogli się spotkać na wspólnym świętowaniu, uroczystym odsłonięciu rzeźby kameralnej ze Stanisławą Leszczyńską przy Szpitalu Klinicznym imienia Księżnej Anny Mazowieckiej, ulica Karowa. Więcej na stronie internetowej stanisławaleszczyńska.pl. Na zakończenie mam prośbę, odmówmy razem modlitwę o beatyfikację Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej. Boże, Stwórco życia, który w swej dobroci uszczęśliwiasz rodziny ludzkie darem nowego życia, spraw, aby służebnica Twoja Stanisława, która w duchu miłości do matek i dzieci chroniła je przed śmiercią, znajdowała wśród kobiet liczne i godne naśladowczynie oraz dostąpiła łaski rychłego wyniesienia na ołtarze. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Życzę wszystkim i sobie też odwagi w walce o obronie życia każdego dziecka. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękujemy. Szanowni Państwo, Pan Bóg dobrze czyni położnym, Księga Wyjścia, i dobrze czyni wszystkim obrońcom życia, także i nam. Mamy piękne słońce z nieba. Ziemia, niebo nam sprzyja, a o to, żeby sprzyjała nam ziemia, właśnie teraz za chwilę ruszymy wspólnie i będziemy walczyć. Oddaję głos naszemu głównemu organizatorowi, prezesowi Fundacji Świętego Benedykta, panu Bogusławowi Kiernickiemu. Dziękuję bardzo. To już jest ostatni głos przed wymarszem.
Szanowni Państwo, idziemy w pięknym marszu w obronie życia, w obronie rodziny, w obronie małżeństwa, które składa się z mężczyzny i z kobiety. Idziemy w obronie narodu, który jest właśnie niczym innym jak rodziną rodzin. Ten nasz marsz to jest afirmacja, afirmacja tych wartości, o których mówiłem, ale to także znak sprzeciwu. Znak sprzeciwu wobec tych wszystkich działań, które uderzają w ochronę życia, w rodzinę, w małżeństwo, w naród, w naszą kulturę. To ma być jasny, twardy, pełny przekonania marsz za życiem, marsz w obronie, znak sprzeciwu. Mówimy, i to chcę jeszcze tu powtórzyć, najważniejsze wystąpienia będą na końcu, na Placu Trzech Krzyży. Tam usłyszymy to wszystko, co jest być może najważniejsze, konkretne i precyzyjne, bo musimy mieć taki plan. Ja tu chcę tylko zadeklarować w imieniu organizatorów Fundacji Świętego Benedykta, ale też wszystkich organizacji za życiem, organizacji katolickich, duszpasterstw, środowisk, chcę powiedzieć jedno. Nie wywieszamy białej flagi, nie wywiesimy białej flagi, nie odstawimy nogi, nie zrezygnujemy z walki, bo ona jest tutaj najważniejsza, żeby było jasno powiedziane. Jeżeli będziemy musieli stanąć tu za miesiąc albo za dwa, to staniemy. Jeżeli będziemy musieli tutaj stanąć za pół roku, też będziemy. Za pięć, za dziesięć lat, bo nie zostawimy tych dzieci samych. Dzieci mają przyrodzone prawo do urodzenia się i chcemy, żeby byli artystami, poetami, ekonomistami, robotnikami, nauczycielami, położnymi, ale trzeba dać im szansę, one się muszą najpierw urodzić, inaczej tak nie będzie. Więc dla tej sprawy, żeby to następne pokolenie, przepraszam Rafale, jestem też bardzo, dużo emocji jest we mnie, myślę, że dobrej emocji. Dla nich wszystkich tutaj stajemy, idziemy pod hasłem Niech żyje Polska. Niech żyje Polska, to znaczy niech się rodzą dzieci, niech się budują dobre rodziny, niech tworzy się dobry naród, ta rodzina rodzin. Chcemy, żeby Niech żyje Polska oznaczała również pewność, że nasze suwerenne państwo będzie trwało. Będzie trwało w środowisku suwerennych państw w Europie. Niepodległość jest też dzisiaj zagrożona, niestety. Idziemy od spraw małych i najważniejszych, ale też po te duże. I chcemy to jasno powiedzieć. Wolność, niepodległość to jest też część składowa. Jeżeli nie będziemy mieli suwerennego państwa, niepodległego państwa, wpływu na to, co tutaj się dzieje, nie obronimy także tych innych wartości. Nie obronimy życia, nie obronimy rodziny, nie obronimy małżeństwa, nie obronimy naszej kultury. Dlatego to jest tak ważne. Ktoś powie polityka. Tak, ta polityka jest dobra, bo Jan Paweł II mówił, najważniejsza jest roztropna troska o dobro wspólne. Polityka, która ma za odniesienie dobro wspólne, to jest nasza polityka. Takiej się będziemy domagali, na taką liczymy, na taką mamy nadzieję. Za moment ruszamy. Pod hasłem Niech żyje Polska. Niech żyje Polska! Niech żyje Polska! Niech żyje Polska! Niech żyje Polska! Wszyscy transparenty w górę! Flagi w górę! Transparenty, plansze. Tu nie ma białych flag, są flagi biało-czerwone i te flagi z lilią i z krzyżem. Z lilią, która mówi, jesteśmy gotowi do poświęcenia, do czystości, do ofiarowania swojego wysiłku. I krzyż, który mówi, mamy coś ważnego wam do powiedzenia. To jest krzyż apostolski. Chcemy go, czyli naszą wiarę, nasze wartości, nie chcemy zatrzymywać u siebie. Pismo mówi, nie zasypujcie, nie chowajcie świecy pod korcem, tak? Wywieszamy ją w górę. Mówimy, to są nasze wartości i tego oczekujemy. Po to jest ta manifestacja. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Nasze pomysły. Widziałem piękną, młodą pisem gadanie o wyborze to fałsz. Oni nie chcą, byśmy mieli wybór. Chcą pozbawić życia tych, którzy nawet nie zdążyli jeszcze zobaczyć świata, ucieszyć się nim, przytulić do matki, do ojca. To nie jest wybór. To jest decyzja dyktowana wygodą, gniewem, złością, interesem, czymś, co jest przeciwne temu, co dziś nas spotkało.
czyli miłości. Ruszamy w tym marszu, a jego puenta będzie z placu Trzech Krzyży. Wierzę, że dołączy do nas jeszcze wiele osób po drodze, ale już chcemy podziękować wam za tę wspólną niedzielę. Nie ostatnią niedzielę, ale jedną z wielu niedziel, w których będziemy upominać się o życie. Bardzo dziękujemy wszystkim wspólnotom. Rycerze Jana Pawła II sygnalizowali obecność. Droga neokatechumenalna była przed chwilą na scenie, także w tym niesamowitym głosie najmłodszych. Za to wam ogromnie dziękujemy, że jesteście. Ruszamy z tym okrzykiem. Zniszczy jeszcze raz wszystkie swoje emblematy, flagi i głośno. Niech żyje Polska! 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 Niech. Szanowni Państwo, kierujemy się, rozpoczynamy nasz Narodowy Marsz Życia w stronę Placu Trzech Krzyży. Jeszcze poczekajmy sekundę, aby zanim się czuło... Drodzy Państwo, Narodowy Marsz Życia rozpoczęty. Pięknie dziękujemy. Oczywiście cały czas pokazujemy Państwu to, co dzieje się na Narodowym Marszu Życia. Będę starał się też prosić różnych, można powiedzieć, świadków obrony życia, by też komentowali to, co dzieje się na marszu, ale też komentowali rzeczy, które działy się. Jest z nami doktor habilitowany Marcin Warchoł, poseł, były minister sprawiedliwości, prawnik. Witamy serdecznie, panie ministrze, na naszej antenie. Kłaniam się, szczęść Boże. Szczęść Boże. Jak pan odbiera to święto, to, co dzieje się teraz na Placu Zamkowym i ten marsz, który rozpoczyna się, zaczyna kroczyć w stronę Placu Trzech Krzyży. To wielkie też i święto, wielka, mówią, afirmacja wartości, to co buduje prawo do życia, bo ostatni tydzień jest dla nas, myślę, Polaków trudny, bo też taka mocna afirmacja, gloryfikowanie zabijania w naszym parlamencie. Tak, to jest bardzo mocny głos opowiadający się za życiem, za cywilizacją życia, za miłością, bo miłość jest tym najwyższym prawem i bardzo mocny też sygnał dla koalicji rządzącej, że nie można lekceważyć głosu Polaków. Przypomnę, w marcu bieżącego roku zrobiono sondaż, według którego 63% ankietowanych sprzeciwia się ograniczaniu prawa do życia wedle idei, że kobieta może decydować o życiu dziecka. Bardzo ważne słowa padły na koniec, które zadają kłam tym mitom, które są tak przekazywane w przestrzeni publicznej. To jest wybór. To nie jest żaden wybór. Kobieta, mężczyzna mają wybór przed podjęciem współżycia, ale w momencie poczęcia się życia wyboru nie mają i oczywiście później mogą decydować, czy to życie wychowają, czy to dziecko wychowają po urodzeniu sami, czy oddadzą do adopcji. Natomiast w kwestii życia nie ma tutaj wyboru. To nie jest życie matki, to nie jest życie ojca, to jest życie dziecka. I to życie ma niezależne od matki czy ojca swoje funkcjonowanie. Przecież matka nie ma dwóch głów, dwóch rąk, czterech rąk, czterech nóg. Jak się to powszechnie mówi, to jest moje ciało. Nie, przecież genetyka wprost wskazuje, że jest odrębne DNA, odrębna bardzo często grupa krwi dziecka od matki, a dziecko już w 7 tygodniu odczuwa ból. Aborcja to jest potworna zbrodnia, to jest morderstwo. Dziecko już w 7 tygodniu odczuwa ból, w 11 tygodniu dziecko rozwijają się odruchy ssania, odruchy łykania, paznokcie. Mówię to jako ojciec 4 dzieci. Z doświadczenia można powiedzieć. I dlatego jako posłowie rozdaliśmy w ostatni piątek wszystkim posłom w Sejmie figurki małych dzieci. To jest dziecko, drodzy Państwo, w wieku 11 tygodnia. Takie dzieci chcą rządzący zabijać. To jest po prostu dramat. To dziecko
funkcjonuje samodzielnie poza życiem matki, poza strojem matki. Jak powiedziałem, to nie jest część organizmu matki. Życie należy do każdego dziecka, nie do matki czy do... To jest podstawowa prawda. Panie ministrze, też no, ostatnio w Sejmie, bo dziś cieszymy się tym, co dzieje się, tym głosem za życiem, że nie wystawiamy białej flagi, że nie poddamy się, że będziemy głosili życie, prawo do życia i upraszamy też pomocy wszystkich świętych. To też piękne, że rozpoczęliśmy ten marsz w Warszawie, w dwóch katedrach, by modlić się, by te intencje też polecać, by mieć siłę, łaskę Boga do tego, żeby przeciwstawiać się i promować życie. Ale ostatnio jedna z parlamentarzystek no, nawet z dumą przyznała, że popełniła aborcję, a inne wprost reklamowały na mównicy sejmowej pigułkę dzień po. To jest publiczne popełnianie przestępstwa. Pani minister Kotula publicznie zareklamowała tabletki poronne i popełniła tym samym przestępstwo. Artykuł 152, paragraf 2 kodeksu karnego przewiduje odpowiedzialność karną w postaci pozbawienia wolności do lat 3 za pomoc kobiecie ciężarnej w przerywaniu ciąży albo nakłanianie ją do tego. I każda farmakologiczna aborcja bez uprawnień z pogwałceniem ustawy jest przestępstwem. Pani minister Kotula nie jest osobą uprawnioną na gruncie ustawy do przerywania ciąży i popełniła przestępstwo. To jest skandaliczne. Po raz pierwszy tego typu historie w polskim Sejmie mają miejsce, żeby minister urzędującego rządu reklamowała sposoby zabijania niewinnych dzieci. Absolutnie jest to przestępstwo. W tej chwili przygotowujemy zawiadomienie do prokuratury. Przygotowujemy też wystąpienie do ministra sprawiedliwości, żeby zareagował na to. Powtarzam, każdy przypadek farmakologicznej aborcji przez osoby do tego nieuprawnione z naruszeniem ustawy jest przestępstwem. Pani Kotula nie jest lekarzem, nie ma do tego żadnych uprawnień, więc oni się po prostu posuwają do coraz bardziej już bezczelnych działań, do tego, żeby deprawować młode osoby. Przegłosowali in vitro, przegłosowali także pigułki poronne. 15-latka nie może sobie sama wypisać usprawiedliwienia do szkoły, nie może sobie kupić energetyka, ale może już na przykład kupić sobie tabletki poronne i dokonać zabójstwa. No to jest absolutnie skandaliczne. Prawo jest narzędziem kształtowania sumień i regulacji stosunków społecznych. Więc to, co się dzieje na Wiejskiej, ma ogromny wpływ na rzeczywistość. Drodzy Państwo, chcę poinformować, że w 2022, jak wszyscy Państwo wiecie, w Stanach Sąd Najwyższy amerykański zabronił aborcji. I w roku ubiegłym, pod koniec grudnia ubiegłego roku, zrobiono badania, ile dzieci w Stanach Zjednoczonych przeżyło dzięki zmianie prawa. 32 tysiące dzieci w 13 stanach. O 2,3 wzrosła liczba urodzeń. Więc skoro narzekamy na demografię, to pamiętajmy o tym, że trzeba promować wszystkie działania i prawne, i społeczne, i kulturalne, edukacyjne, oświatowe, mające na celu promocję właśnie życia, a nie ograniczanie. To jest w imię cywilizacji życia, wbrew cywilizacji śmierci. Także i budownictwo. Ja jako ojciec dostrzegam wiele działań, które trzeba byłoby zrobić w zakresie na przykład dostępu do edukacji, do oświaty, w zakresie budownictwa, w zakresie stosunków pracy, tak samo ułatwienia dla rodzin, dla rodziców. Więc to jest do zrobienia, a nie promowanie zabijania dzieci i to tych niewinnych, nienarodzonych. Więc dzisiejszy marsz ma ogromne znaczenie dla budzenia sumień, dla uwrażliwiania
też rządzących na te ważne kwestie. Panie ministrze, jeszcze kwestia takiego uprzedmiotowienia człowieka i druga sprawa, jakby no wszystko zrzucenie, przerzucenie tego punktu ciężkości na kobietę, że to jej prawo wyboru, również mężczyźni w ten sposób do tej sprawy podchodzą, jak gdyby chciałby się ich pozostawić tego głosu, albo co więcej odpowiedzialności. Jak pan patrzy, jak mężczyźni winni patrzeć i podejmować tą sprawę, bo ich próbuje się z jednej strony wykluczyć, a z drugiej strony oni próbują się zwolnić od odpowiedzialności. Fundamentalną kwestię ojciec zauważył. Stwierdzenie, że życie dziecka nienarodzonego to sprawa kobiety, zwalnia nieodpowiedzialnych mężczyzn z odpowiedzialności. Z jednej strony podejmują współżycie z kobietą bez żadnych tutaj ograniczeń, bez odpowiedzialności, co się stanie później. Więc zdjęcie z mężczyzn odpowiedzialności za poczęte dziecko może właśnie prowadzić do takiego schematu, to twoja sprawa. Nie tylko w kwestii życia, ale również w innych sprawach związanych z relacjami małżeńskimi. I dlatego, jak pokazują badania, 22% związków rozpada się i to w rok po aborcji. To jest świadectwo tego, że w przypadku zabijania dzieci nienarodzonych cierpią trzy osoby. Po pierwsze, cierpi oczywiście dziecko niewinne, które jest zabijane. Po drugie, matka, a po trzecie wreszcie ojciec. Ojcowie tak samo przeżywają w związku z tym depresję, przeżywają problemy małżeństwa, związki się rozpadają. Trzy lata temu, w 2021 roku, doszło do śmierci takiej młodej, 20-kilkuletniej proaborcyjnej aktywistki argentyńskiej wskutek właśnie powikłań poaborcyjnych. O tym się nie mówi. O tym media nie informują. O tych problemach psychicznych, problemach zdrowotnych kobiet, o problemach z wyrzutami sumienia mężczyzn, problemami psychicznymi, o rozpadających się później związkach, dramatach na całe życie. Także twierdzenie, że to jest sprawa matki, to jest absolutnie również zwolnienie ojca z jakiejkolwiek odpowiedzialności. Ojciec, nie musząc ponosić żadnych konsekwencji za poczęte i rodzące się życie, po prostu w tym momencie jest absolutnie zwolniony z tej odpowiedzialności i bardzo często właśnie wtedy on ucieka. Teza, że to jest moja sprawa, jest również absolutnie bardzo, bardzo niebezpieczne dla trwałości związku. Więc oprócz tego oczywiście trzeba też powiedzieć, jako prawnik mogę powiedzieć, że nie ma absolutnie żadnego tutaj, żadnej racji w twierdzeniu, że za granicą w prawie międzynarodowym jest zasada, że prawo do aborcji jest prawem człowieka. Nic takiego. Aktywistki proaborcyjne kłamią, mówiąc, że prawo międzynarodowe wskazuje, że aborcja to jest prawo człowieka. Nic takiego nie ma w aktach prawa międzynarodowego. Co więcej, Europejski Trybunał Praw Człowieka powiedział wielokrotnie, między innymi w sprawie portugalskiej kilkanaście lat temu, że nie ma prawa do aborcji i życie jest pod ochroną Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Natomiast w Unii Europejskiej nic do tego. Unia Europejska nie ma żadnych praw w kształtowaniu relacji związanych z poczęciem, z życiem, więc tutaj to jest poza zakresem Unii Europejskiej, mimo że oczywiście takie inicjatywy są w tej chwili, żeby projekty, programy, żeby uczynić aborcję prawem człowieka, ale powtarzam, prawem człowieka jest prawo do życia, od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Panie ministrze, bardzo dziękuję za rozmowę, za to, że był pan razem z nami. Proszę pozdrowić małżonkę, dzieci. No i wspieramy się, wstawiamy argumenty, tak jak chociażby pan przytacza je w tej debacie publicznej, w debacie nawet sąsiedzkiej, rodzinnej. Oczywiście też zawsze z taktem uczymy się, jak argumentować, jak rozmawiać, jak uwrażliwiać nasze serca. Naprawdę. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże, kłaniam się, bardzo dziękuję. Szczęść Boże. Drodzy Państwo, w Warszawie trwa Narodowy Marsz Życia, Niech Żyje Polska. Dziś też święto Chrztu Polskiego.
Cały czas jesteśmy z tymi, którzy na tym marszu są w Warszawie. Dziękujemy im też za ich świadectwo. Drodzy Państwo, jest z nami teraz pani Magdalena Guziak-Nowak. Witamy serdecznie. Dyrektor do spraw edukacji to Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka. Witamy bardzo serdecznie. Szczęść Boże. Dzień dobry Państwu. Witam. Pani dyrektor, pani też jest matką. Kilkorga dzieci, żoną, to najpierw żoną, później mamą. Jak pani odbiera to, co dzieje się, ta inicjatywa Narodowego Marszu Życia, bo wiemy, że w Szczecinie też się odbywa Fundacja Małych Stópek. Państwo też niedawno byli u Matki Bożej na Jasnej Górze. Stamtąd też dostaliśmy przesłanie, w którym chociażby no, jeden z punktów właśnie dotyczył Narodowego Marszu Życia, tego byśmy promowali życie. Tak, nasze stowarzyszenie współorganizatorem tego fantastycznego wydarzenia. I bardzo się cieszę, mogąc tutaj w podglądzie widzieć, jak wiele osób maszeruje ulicami Warszawy, że faktycznie Polacy wydaje się, że stanęli na wysokości zadania i pokazują to, bardzo tak cały, jak się, nie wiem, co tam się. Czy mamy jakieś kłopoty techniczne? Nie, nie, wszystko dobrze jest, przepraszam. Wszystko tak, dobrze. Jak najbardziej. I wydaje się, że faktycznie Polacy stanęli na wysokości zadania, przyjechali do Warszawy, żeby zamanifestować tę wielką miłość do dzieci nienarodzonych, a przecież także do ich mam, do ojców, do wszystkich innych dzieci, które rodzą się w rodzinie. O tym zawsze musi pamiętać, że dziecko właśnie poczyna się w danym systemie rodzinnym i to nie jest, tak jak przed chwilą pan minister mówił, podpisuje się pod każdym jego słowem, prawo do życia nie jest jakimś właśnie pseudowyborem, do którego miałaby prawo właśnie tylko matka. Dziecko rodzi się w rodzinie, ma mamę, ma tatę, którzy obydwoje są za nie odpowiedzialni. Ja tak sobie myślę o tym dzisiejszym marszu, że z jednej strony to jest takie wydarzenie, w czasie którego naprawdę każdy z nas może pokazać, że jest pro-life. Mnie czasami różne osoby pytają, no dobrze, ale co ja mogę zrobić? Tak, żyję w jakimś konkretnym środowisku, w rodzinie, w środowisku pracy. No na co dzień nie mam może zbyt wiele czasu, możliwości, żeby się zaangażować. Jak ja mogę być pro-life? No to oprócz modlitwy, która przecież jest na wyciągnięcie ręki, dostępna naprawdę dla każdego z nas, właśnie takie wydarzenia są idealną okazją, żeby zamanifestować tę naszą miłość do życia, przywiązanie do tych naprawdę najcenniejszych, a zarazem tak bardzo kruchych wartości, które powinniśmy chronić. Po drugie, tak jak też pan minister zauważył, myślę, że takie obrazy, takie zdjęcia, takie filmy z tego typu wydarzeń są potrzebne naszym politykom, którzy mają okazję zobaczyć, przekonać się, że faktycznie to wcale nie jest tak, że wszyscy Polacy, jak próbuje nam się wmówić, popierają aborcję na życzenie. Według najnowszych badań za tego typu rozwiązaniami prawnymi opowiada się około 20% Polaków, w zależności od tego, na jaką pracownię badawczą tutaj się powołamy. I oczywiście ja powiem, że tak, 20% to jest bardzo dużo, to bardzo źle, że co piąty Polak chce zabijania dzieci nienarodzonych właściwie bez jakiegokolwiek powodu na żądanie. Natomiast zauważmy, że to jest ciągle mniejszość, to jest ciągle krzycząca mniejszość, która próbuje swoje zdanie narzucić ogółowi społeczeństwa. I myślę, że dla takich szczególnie niezdecydowanych polityków, którzy no właśnie z jednej strony może byliby za życiem, z drugiej strony boją się trochę właśnie tych krzykaczy proaborcyjnych, przepraszam za wyrażenie, jednak taki obraz będzie dla nich ważny, będzie dla nich pomocny. Czy wreszcie, jeśli ktoś jest nastawiony na budowanie swojego poparcia politycznego nie w oparciu o odwoływanie się do własnych wartości, które wyznaje, tylko w oparciu o właśnie jakieś twarde, zimne kalkulacje wynikające po prostu z jakiegoś politycznego marketingu, popieram to, co popiera większość, no to niech popatrzy właśnie na te obrazy z Warszawy i zobaczy, jak wielu przedstawicieli naszego narodu właśnie identyfikuje się z tą ideą. To naprawdę nie jest tak, że my wszyscy tylko czekamy na ten moment, żeby móc podnosić rękę na życie nienarodzonego dziecka. I jeszcze mam taką trzecią myśl, bo myślę, że czasami właśnie w tym ostatnim czasie, kiedy widzimy, że jest trudno, tak? Widzimy, że jest trudno. Mamy nową władzę od października,
i już dyskusja zakończona ich zdaniem sukcesem dotycząca in vitro. Trwa dyskusja na temat tabletki dzień po. No, wiemy, że z jednej strony pan prezydent zawetował te rozwiązania, za co jesteśmy mu bardzo wdzięczni. Z drugiej strony minister zdrowia mówi, że ona znajdzie sposób, żeby to ominąć. I niestety ja jej wierzę, bo już nieraz zobaczyliśmy, że jakby widzimy tutaj taki trend, taką tendencję do rządzenia za pomocą nie ustaw, ale rozporządzeń. Ale właśnie, kiedy mamy czasem może takie wrażenie, że jesteśmy takim samotnym żaglem, gdzieś tam taką odosobnioną łódeczką na takim morzu, którym po prostu rzuca nas na wszystkie strony po tych falach, kiedy wydaje nam się, że jesteśmy osamotnieni w tych naszych poglądach. Czasami przecież naszego stanowiska nie podzielają nawet nasi najbliżsi. To możemy właśnie popatrzeć na to wydarzenie, czy wziąć jeszcze lepiej w nim udział i zobaczyć, że to tak nie jest, że nie jesteśmy ostatnimi sprawiedliwymi, że osób, które popierają te fundamentalne przecież wartości, na których no, zasadza się cała nasza cywilizacja europejska, jest naprawdę wbrew pozorom bardzo, bardzo wielu. Pani dyrektor, pani Magdaleno, chciałem zapytać o jeszcze jedną rzecz. O te sprawy, które nie są aż takie oczywiste, prawda? Jesteśmy powołani do miłości, do relacji z Bogiem, relacji z drugim człowiekiem. No i nie jest tak, że wszystko jest oczywiste w małżeństwie, w rodzinie, w byciu też mamą. Czasami są różnego rodzaju wyzwania, ale czy mamy patrzeć na to z lękiem? Czy mamy próbować się asekurować? Właśnie tu pigułka, tutaj możliwość aborcji i to tyle tych projektów, to jest takie zatrważające. Teraz ostatnio też ta rezolucja w Parlamencie Europejskim, że do Karty Podstawowych Praw Człowieka wpisana aborcja. I tyle środowisk, tylu parlamentarzystów, prawda, za tym głosowało. I to takie trudne do przyjęcia, niezrozumiałe. Jak to jest? Bo no, kwestia kondycji człowieka i teraz na co nas stać jako ludzi, prawda? Była wojna, było prześladowanie, są trudne sytuacje. Jesteśmy ludźmi, zachowujemy, staramy się zachować jak ludzie. A tutaj jest pokój, a my próbujemy stworzyć takie prawo, które jest tak nieludzkie. No poruszył ojciec tutaj bardzo wiele wątków. Może się króciutko odniosę najpierw do tej rezolucji Parlamentu Europejskiego. No, dla polityków tej opcji proaborcyjnej to jest wręcz idealna sytuacja. Zobaczmy, pan minister, którego wcześniej ojciec gościł, no podkreślał tak bardzo mocno, że dziecko ma też ojca. Tak? I jeżeli ja widzę jakiegoś polityka, któremu dziennikarz zadaje pytanie, a co pan sądzi na temat ochrony życia dzieci nienarodzonych? Co pan sądzi na temat aborcji? I on odpowiada, muszę się nad tym zastanowić, a najlepiej to zapytam żonę, bo ja właściwie jeszcze nie wiem, co o tym sądzę. No to przecież przyjęcie tego typu rezolucji, chociaż oczywiście no ona nie zaciąga teoretycznie żadnych skutków prawnych, no ale jest jednak jakimś elementem takiego wywierania presji, lobbingu. No, dla tych polityków takich niezdecydowanych, czy właśnie takich, no po prostu bym powiedziała, tchórzliwych, no co to jest za ojciec, który nie ma odwagi, żeby stanąć po stronie swojego dziecka? No to jest dla mnie nie do pomyślenia. Taka rezolucja jest dla mnie idealną sytuacją. Politycy będą mogli powoływać się właśnie na jakieś międzynarodowe ustalenia, na jakieś rezolucje, na jakieś wytyczne, na jakieś traktaty, na jakieś dekrety. I tak naprawdę po prostu takim gestem Piłata umyć ręce. To jest jedna kwestia. A propos tego lęku i strachu, ja myślę, że całe nasze życie przecież, w całe nasze życie jest wpisane ryzyko. Bierzemy kredyt na mieszkanie albo kredyt na dom. Ja nie wiem, czy ja dam radę ten kredyt spłacić. Nie wiem. Nie wiem, czy się coś niedobrego po drodze nie podzieje z moją pracą, z moim zdrowiem, ale wierzę, że jednak dam radę, tak? Kiedy moje dziecko kilkuletnie choruje poważnie, ja nie wiem, jaki będzie wynik tego leczenia, tak? Ale mam nadzieję, że jakoś sobie z tym poradzę. Kiedy tracę pracę, kiedy, nie wiem, umiera bliska mi osoba, kiedy zdradzi mnie mój przyjaciel, przecież tego typu sytuacje wydarzają się niestety w naszym życiu. My wierzymy, że mamy na tyle zasobów, że mamy na tyle też bliskich osób, które będą chciały nas wesprzeć, że po prostu jakoś temu podołamy. I ja
bardzo podobnych kategoriach myślę o takiej sytuacji, kiedy rodzice dowiadują się, że ich dziecko urodzi się bardzo, bardzo chore, że prawdopodobnie będą musieli stawić czoła jakiejś poważnej wadzie genetycznej, jakiejś niepełnosprawności. To jest na pewno jedna z najtrudniejszych życiowo sytuacji, z jakimi przychodzi nam się mierzyć, i absolutnie moim celem nie jest umniejszanie tego lęku, tego strachu, tego cierpienia, może czasami tego gniewu, tej niezgody na tę sytuację. Przecież to są ludzkie uczucia, które po prostu też nam coś mówią. Natomiast myślę sobie, że stać nas na to w Polsce, że jesteśmy na tyle dojrzałym też pod takim względem moralnym społeczeństwem, żeby nie dyskryminować ludzi ze względu po pierwsze na ich wiek, a po drugie ze względu na przewidywany stan ich zdrowia. Zobaczmy, jeśli mamy człowieka, który, nie wiem, jeśli mamy rodzica, tak, który wiemy, że jest już u schyłku swojego życia, okazuje się, że bardzo podupada na zdrowiu, czy przychodzi nam do głowy, żeby ze względu na jego wiek, albo jest już stary, albo ze względu na przewidywany stan jego zdrowia, no bo prawdopodobnie już z tego nie wyjdzie, skrócić jego życie? No nie, przecież tym bardziej chcemy jak najlepiej wykorzystać ten czas, który nam pozostał. Czy jeśli u nastoletniego dziecka diagnozujemy, nie wiem, jakąś ostrą chorobę nowotworową, lekarze mówią, proszę państwa, cieszcie się każdą chwilą. Czy my myślimy o tym, żeby skrócić życie tego dziecka? No nie, chcemy wykorzystać najpiękniej ten czas, który nam pozostał. Chcemy dołożyć życia do tych dni, które jeszcze mamy. Kiedy rodzi się dziecko, nie wiem, załóżmy z 35, 37 tygodnia ciąży, tak? Czyli dziecko już dojrzałe, zupełnie zdolne do samodzielnego przeżycia poza organizmem matki i nagle okazuje się, że coś jest nie tak. Czy my chcemy zakończyć życie tego dziecka? No nie. W 20 tygodniu ciąży, a w 13, a w 8, no właśnie. I dochodzimy do tego momentu, że kiedy mamy do czynienia z tą osobą ludzką, przecież na wcześniejszym etapie jej rozwoju, ta nasza odpowiedź nie zawsze już jest taka oczywista. I ja myślę, że to jest wielkie wyzwanie dla różnych organizacji pro-life, to jest wielkie wyzwanie dla Kościoła, ale także dla nas, którzy jesteśmy zwykłymi sąsiadami, kolegami z pracy, koleżankami, kuzynami, może jesteśmy dla kogoś ciocią, może jesteśmy dla kogoś babcią czy dziadkiem, żeby po prostu pomagać, oswajać ten lęk, żeby także wtedy, kiedy ta choroba zostanie wykryta, nie wiem, kiedy dziecko ma 14 tygodni życia prenatalnego, 21, 28, żebyśmy my pomogli rodzicom pokochać to dziecko teraz, takim, jakie ono jest, niezależnie od jego wieku, niezależnie od stanu jego zdrowia, jego kondycji. Pani dyrektor, pani Magdaleno, bardzo dziękuję. Proszę pozdrowić serdecznie małżonka, wszystkie dzieci, szczególnie to pod sercem uściskać też od nas. Dziękujemy też za wasze świadectwo na co dzień, też za przygotowanie nas do Dnia Świętości Życia. Dziękujemy, pozdrawiamy wszystkich obrońców życia, wszystkie stowarzyszenia, szczególnie Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka. Zawsze w pamięci mamy inżyniera Ziębę, Antoniego Ziębę, który pomagał nam też rozumieć tą naszą odpowiedzialność. Tak? Nie tylko stowarzyszenie, nie tylko jakaś wielka akcja, ale każdy z nas może być odpowiedzialny i powinien być odpowiedzialny za życie. To jest w zasięgu naszych rąk, naszego serca, myślę. Mogę jeszcze jedno zdanie na zakończenie? Proszę. Tak, oczywiście z wielką radością zaraz męża uściskam i moje dzieci. Cieszę się, że ojciec to powiedział, bo właśnie czasami nam się może zdawać, że najwięcej do zrobienia w pro-life mają, nie wiem, ci, którzy mają telewizję, tak, albo nie wiem, ci, którzy działają właśnie w jakichś dużych ogólnopolskich organizacjach, a ja zawsze powtarzam i zawsze będę to samo powtarzać, że najwięcej do zrobienia mamy my. Ja nie jako dyrektor do spraw edukacji w jakiejś tam organizacji ogólnopolskiej, tylko ja jako mama, jako żona, jako sąsiadka, jako koleżanka, przyjaciółka. I wszyscy, którzy nas tutaj państwo też słuchacie, tak? Właśnie ten pro-life dnia codziennego, tam gdzie jesteśmy, tam gdzie żyjemy, w pracy, w szkole, w rodzinie, tam musimy przede wszystkim dawać to świadectwo bezwarunkowej miłości do każdego człowieka. I to naprawdę jest w zasięgu naszych możliwości. Bardzo dziękuję, pani Magdaleno. Dobrego popołudnia. Jeszcze raz uściski dla rodziny. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Drodzy państwo, towarzyszą nam goście. Narodowy Marsz Życia 2024. Niech żyje Polska.
staramy się też relacjonować, pokazujemy, jak coś się będzie działo, będzie jakiś zabierany głos, to też będziemy przenosili się do Warszawy, bo marsz zmierza z Placu Zamkowego do Placu Trzech Krzyży. Tam będą też główne wystąpienia, też zaplanowany jest koncert, a ci, którzy gdzieś dołączają się po drodze, nawet w Kościele Świętego Aleksandra, będą mogli uczestniczyć we mszy świętej. Dziękujemy też naszym ekipom. Jest teraz z nami pani Zofia Rogala z inicjatywy 40 dni dla życia. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani Zofio, bo są tacy, którzy właśnie kogoś reprezentują, a pani jest tak, można powiedzieć, zwykłym człowiekiem, który poczuł, że też może coś zrobić dla życia. Dziś wielka inicjatywa, wielu w Warszawie jest na marszu, a pani, tak wspomniałem, tą inicjatywę 40 dni dla życia, takie 40 dni w Wielkim Poście. Jak to się stało, że pani taką inicjatywę i pytanie z kim i dlaczego podjęła? Podjęłam, ale nie jestem główną organizatorką, bo skoordynował to mój przyjaciel, kolega. Wydaje mi się, że wszystkie piękne rzeczy rozwijają się przede wszystkim przez świadectwo. I faktycznie to, co nas spotkało, to to, że trafiliśmy kiedyś... Ja siebie słyszę. Jest wszystko dobrze. Tak, tak. Trafiliśmy kiedyś w kilka osób z przyjaciółmi na prelekcję zagranicznych mówców. Tam było kilka osób, była pani z Kolumbii. Tak. Proszę mówić, przepraszam, jeżeli są jakieś, można być, trudności, ale niech je pani pokona i niech pani do nas mówi. Mówię teraz już dobrze. Tak, tak. Trafiliśmy kiedyś na wykład czy prelekcję, może najbardziej świadectwo, mogę to tak określić, kilku osób z tej kampanii. To jest kampania międzynarodowa, która powstała w Stanach Zjednoczonych, ale potem rozprzestrzeniła się na cały świat właśnie przez świadectwo. I nas to zainspirowało, jak zobaczyliśmy zdjęcia dzieci, które się urodziły, dlatego że ktoś modlił się w tym przypadku pod klinikami aborcyjnymi w krajach, gdzie te kliniki funkcjonują, no to też jest coś niesamowitego, zobaczyć taką roześmianą buzię dziecka, którego miało nie być, ale ponieważ pomiędzy jego mamą, a gdzieś tą wizytą w klinice stało kilka osób z różańcami, ze znakami, my ci pomożemy, nie jesteś sama, to dziecko się urodziło i jest wielką radością swojej mamy i całej rodziny. I to świadectwo bardzo nas poruszyło. Mieliśmy takie poczucie, że może nie chcę mówić, że nam brakuje takiego głosu, ale że poczuliśmy się wezwani do tego, żeby właśnie taki bardzo empatyczny głos, czy świadectwo do Polski przyprowadzić. Też chcieliśmy się dołączyć do takiej dużej inicjatywy. 40 dni dla życia polega na tym, że przez 40 dni podejmuje się modlitwę, post i czuwanie w intencji życia. Wiosną to jest w Wielkim Poście, ale jest też kampania jesienią co roku. I już w tym momencie włączyło się ponad 63 kraje. Przez kilkanaście lat od tego czasu ponad 145 klinik, faktycznie klinik aborcyjnych, gdzie to jest główna praca tych ośrodków, zostało zamkniętych i mniej więcej 24 tysiące dzieci, o tych, o których wiemy, bo ktoś podszedł podziękować na przykład takim wolontariuszom, którzy po prostu stali z jakąś informacją, z ulotkami, gdzie znaleźć pomoc, z taką informacją, nie jesteś sama, ja ci pomogę. I przede wszystkim, którzy się modlili i podejmowali post w tej intencji. No już takich zarejestrowanych przypadków jest ponad 24 tysiące i to też pokazuje, jak wielka jest siła modlitwy. My możemy dużo argumentować i możemy bardzo, na pewno możemy bardzo dobrą argumentację, dlaczego należy być za życiem, a nie przeciw i tak dalej przedstawić, ale musimy pamiętać, że to, do czego musimy trafić, to jest ludzkie serce. I gdzieś przed decyzją o aborcji zawsze jest strach i samotność.
może poczucie, że jakieś marzenia nie zostaną zrealizowane, jakaś ścieżka nie zostanie zrealizowana. I ten strach trzeba jakoś zabrać, a no, my nie mamy takiej bezpośredniej możliwości dotrzeć do ludzkiego serca. To Pan Bóg może zrobić. Dlatego też musimy taką łaskę przede wszystkim wymodlić. I zawsze to, co nas poruszyło, to to, że 40 dni dla życia łączy i świadectwo publiczne, to, że nie chowamy tego tylko w domu. Ja muszę przyznać, że w tym roku staliśmy na krakowskim przedmieściu z właśnie takimi plakatami, gdzieś z informacjami. Czasami ludzie, zwykle ludzie, którzy do nas podchodzili, byli uprzejmi, chociaż zdarzali się tacy, którzy nie byli do końca zadowoleni z naszej obecności. Ale mimo wszystko to wymaga odwagi. Ja bardzo zachęcam wszystkich, żeby dołączyć do takich inicjatyw jak Marsz dla Życia albo właśnie nasza kampania 40 dni dla życia. Bo też to poczucie, które mam, jest takie, że za każdym razem, każdego dnia, kiedy przyszłam na czuwanie na przykład, to czułam, że troszeczkę ten mięsień odwagi jest silniejszy, że tak powiem, że troszeczkę mam więcej odwagi następnego dnia, żeby przyjść. Może łatwiej mi jest szczerze komuś powiedzieć, że jestem pro-life. To trzeba w sobie trochę wyćwiczyć i tego, no właśnie, ta odwaga się ćwiczy. Serce to też jest mięsień, tak czasami mówimy sobie w naszym gronie. I jego trzeba trenować, ten mięsień trzeba trenować. Ten serce, które z jednej strony gotowe jest wyciągnąć nas z kanapy gdzieś czasami w deszcz, czasami dzisiaj na szczęście w Warszawie jest ładna pogoda, ale nie zawsze tak bywa. I też zmierzyć się z tym, że być może ktoś nie będzie życzliwy. Pani Zosiu, jest tak, że niektórzy nam czasem czynią zarzut, że właśnie wychodzimy i jesteśmy takim świadectwem, chcemy być takim wsparciem dla kogoś, kto przeżywa jakąś trudną chwilę i no, ważą się losy życia dziecka pod sercem matki, bo o tym dziś mówimy. Marsz jest tego też świadectwem, tego, że to rozumiemy, że się tym przejmujemy i jesteśmy zawsze za życiem, za godnością człowieka. U nas chociażby wielokrotnie była Mary Wagner, która za to, że jest takim świadkiem, takim towarzyszem, z tym kwiatem, z tą modlitwą, kilka lat spędziła w więzieniu, więc to dla nas jest czasem niepojęte, prawda? Nas może to świadectwo jeszcze niewiele kosztuje, czasem się może obawiamy, jak to ktoś przyjmie, czy nam wystarczy odwagi. Jak pani na to patrzy? Faktycznie my, będąc częścią inicjatywy międzynarodowej, mamy to poczucie, ponieważ rozmawiamy, czy widzimy informacje w grupach naszych, jak to wygląda za granicą. I tak jest, u nas jest naprawdę łatwo i pod względem prawnym jeszcze, i pod względem kulturowym. Bo naszych przyjaciół z 40 dni dla życia w innych miejscach, no, dużo trudniejsze sytuacje spotykają. Niedawno była taka sytuacja w Anglii, gdzie panią Isabel Vaughan przesłuchiwano, myślę, że ona chyba kilka dni spędziła w areszcie, nie jestem do końca pewna, natomiast faktycznie miała duże trudności, policja ją zgarnęła gdzieś na przesłuchanie spod kliniki, która była zamknięta, za to, że modliła się cicho w swojej głowie. U nas takich rzeczy jeszcze nie ma, ale to jest czas na to, żeby czuwać. Żeby czuwać i żeby budować tą świadomość społeczną. Na pewno będą duże naciski takie kulturowe i polityczne też na nasz kraj przychodziły. Ale z drugiej strony, no teraz jest ten czas, żeby trenować i żeby już stawać w obronie życia, żeby budować taką sieć relacji, przyjaciół, którzy nas wesprą. Na pewno bardzo ważne jest żeby rozmawiać z bliskimi nam ludźmi już teraz, żeby dzielić się z tym, co wiemy i co czujemy. Chociaż tak wejdę pani w zdanie, to nie jest takie proste rozmawiać z drugim, bo to trudny temat i często jesteśmy chociażby przez drugą stronę, lewą stronę bardzo atakowani. Prawda? Te prawa kobiety, prawa wolności, wyboru, jeszcze raz wolności wyboru.
no, że jak gdyby no, pytamy się, no jak to tak może być? Przecież podstawowym prawem jest prawo do życia, a tu mówi się o wszystkim, tylko nie o prawie życia dziecka. I gdy rozmawialiśmy, umawialiśmy się na tą rozmowę, mówiliśmy, że wydaliście książkę. Ja ją akurat znalazłem, bo dostałem od sióstr Loretanek. W zeszłym roku została wydana. Z miłości do życia, jak rozmawiać o aborcji. Stephanie Gray Connors, mam nadzieję, że dobrze wypowiadam jej nazwisko, mówi: tatkowi i mamie, którzy nauczyli mnie posługiwać się rozumem i sercem, bo dziś też próbuje się jak gdyby te serce i rozum jak gdyby rozdzielić od siebie, wiarę i rozum oddzielić od siebie. No i to środowisko liberalne, takie lewicowe, wchodzi z wielką siłą, nie do końca z argumentem mądrym. Jak to robić? Czy to może być przyczynek do dobrej rozmowy, której się czasem boimy, prawda, w domu, w sąsiedztwie, z koleżanką, kolegą, bo ktoś mnie wyśmieje? Ja oczywiście bardzo polecam tą książkę. Nie pokażę jej, ponieważ wszystkie swoje egzemplarze już rozdałam, ale cieszę się, że ojciec ją może pokazać. Z miłości do życia, jak rozmawiać o aborcji. To jest książka dostępna w księgarniach, ale też na stronie wydawnictwa sióstr Loretanek. Tak, mieliśmy takie poczucie, że bardzo to jest trudna rozmowa, bo można, tak powiedzieć, poruszyć ją i zerwać relacje dyplomatyczne z przyjaciółmi albo z rodziną bardzo łatwo. Rozmowa o aborcji może być, jakby to powiedzieć, prosta i trudna jednocześnie. I najtrudniejsze chyba jest to, że my zawsze ryzykujemy to, że właśnie straci, może nawet wygramy, mając doskonałe argumenty, jeśli tylko takie logiczne argumenty przedstawimy, możemy wygrać dyskusję i stracić tą relację, albo stracić jakąś przyjaźń, albo stracić szansę na to, żeby ktoś się naprawdę nad tym zastanowił. Dlatego pracowaliśmy nad tą książką, to jest książka kanadyjskiej autorki, gdzie bardzo trudno jest rozmawiać o aborcji, tak jak pan, jak ksiądz wspomniał. W Kanadzie bardzo jest to temat, który jest właściwie niebezpiecznie poruszać. I Stephanie Gray Connors, autorka, pokazuje kilka takich, nie chciałabym mówić technik, bo to nie chodzi o manipulacje, raczej sposobów, po pierwsze argumentów, które mogą nas samych przekonać, dlaczego prawo do życia jest jasne i łatwe do obronienia tak logicznie, ale też takich sposobów, jak odpowiedzieć w tym momencie, kiedy ktoś się nie chce zgodzić, bo gdzieś jego serce się na to nie zgadza. I też bardzo dobra... pierwszy rozdział, powiem tak. Pierwszy rozdział jest cały o komunikacji. Jak nie wygrać debatę, ale jakby zdobyć rozmówcę, bo to jest to, co potrzebujemy. Nie potrzebujemy wygrać debaty, wyjść, zamknąć drzwi, już się nie pojawić. Tak naprawdę to, co my chcemy zrobić, to jest zdobyć serce rozmówcy dla prawdy o życiu, która czasem może być trudna do przyjęcia. Bardzo, bardzo dziękuję pani Zofio. No, pozdrawiamy całe to środowisko. Pani mówi, że no, jest jedną z, prawda, tej inicjatywy 40 dni dla życia, ale możemy to robić oddolnie i co więcej, nie utrudniają nam tego nawet granice, język, komunikacja, no bo kwestia prawdy o życiu to jest ta prawda zasadnicza, która nas jednoczy, uwrażliwia i tym samym powoduje, że szukamy też argumentów, jak dotrzeć z tym do drugiego człowieka, że nie jest nam to obojętne, prawda, że to nie nasza sprawa, no bo my żyjemy i jakby w tej wdzięczności za życie chcemy zwrócić komuś uwagę, że to drugie życie też jest tak samo ważne, może ktoś inaczej myśli. Więc dziękuję, pozdrawiamy całe środowisko. Wszystkiego dobrego dla pani. Przypomnę, z miłości do życia, jak rozmawiać o aborcji. Pani Zofia Rogala wspomniała o tym pierwszym rozdziale. Dobra komunikacja międzyludzka. W drugim jest właściwe nastawienie. Miłość naszym celem. Okaż empatię. Miłość wyzwala życie. Kolejny rozdział, trzeci. Pomóc zrozumieć prawa człowieka. Naturalne nienarodzonych, natura nienarodzonych, być osobą, nawet o prawach zwierząt jest, bo nieraz tak się przeciwstawia, że prawo zwierzęta, prawda, humanizuje się zwierzęta, dehumanizuje człowieka, więc to ważne. Rozdział czwarty, dotknąć serca i na zakończenie, jak rozmawiać z przyjaciółką, która rozważa
aborcję, a pewnie mamy różnych przyjaciół, za których też czujemy się odpowiedzialni. Drodzy Państwo, Narodowy Marsz Życia w Warszawie przechodzi traktem królewskim, krakowskim przedmieściem. Cały czas towarzyszą nasze kamery temu wydarzeniu. Relacjonujemy, jeżeli coś się dziać będzie, a to pewnie już na Placu Trzech Krzyży, od razu udzielimy też im głosu i obrazu. Jest z nami teraz pani doktor nauk medycznych Aleksandra Maria Kicińska, wielokrotnie też była na antenie Radia Maryja, telewizji Trwam, specjalista chorób wewnętrznych oraz immunologii klinicznej i rozrodu, lekarz kliniki In Vivo Medical Clinic w Gdańsku. Witamy serdecznie. Dzień dobry, witam państwa, witam księdza, szczęść Boże. Szczęść Boże. Pani doktor, głos lekarza, bo to też trudne, nieraz się to środowisko bierze pod uwagę, szukają argumentów na to, by być przeciwko życiu, być za aborcją, za tymi rozwiązaniami. Nieraz myślimy, jak to może być, że człowiek światły, wykształcony, bo mam takich lekarzy, którzy mówią, no nigdy to nie są jakiś zlepek komórek. Kiedykolwiek przychodzi matka do mnie, bez stanie błogosławionym, mówi, to jest moje dziecko. Nie było takiej sytuacji, a tutaj w tej debacie takiej zlepek komórek, wolność wyboru, no i tych różnych argumentów używają nawet lekarzy, żeby być przeciwko życiu, a przecież jesteście powołani do tego, by pomóc człowiekowi. No i kwestia przysięgi Hipokratesa, tej odpowiedzialności, bo pewnie z myślą, by służyć człowiekowi, szczególnie temu bezbronnemu, podejmujecie też ten trud. A pani jeszcze jest żoną, matką, kilkorga dzieci. Jak to jest, pani doktor? Ja z tego miejsca chciałabym przede wszystkim powiedzieć, że jako lekarz, no tutaj muszę powiedzieć, biję się w piersi, ponieważ należę do tej społeczności lekarskiej, w której powinno tak naprawdę być nas tutaj więcej. Ten głos powinni zabierać lekarze różnych specjalności, a przede wszystkim ginekolodzy, położniczycy, którzy tak naprawdę są bezpośrednio związani z tą procedurą, jeżeli ona się odbywa właśnie w szpitalu, procedurą tak zwanej aborcji. Musimy mieć świadomość, że aborcja na życzenie to jest pewnego rodzaju hasło polityczne, hasło, które tak naprawdę zaciemnia wiele takich dramatycznych sytuacji, z którymi borykają się lekarze najczęściej w czasie dyżuru, kiedy muszą podjąć decyzję, jak przeprowadzić daną procedurę, żeby ratować i matkę, i dziecko, i czasami nie ma wcale komfortu, żeby tutaj to zrobić w takich warunkach bezpiecznych, takich, których się mogą porozumieć, doradzić i podjąć tę decyzję rzeczywiście tak komfortowo. I to jest zupełnie inna sytuacja, kiedy mamy do czynienia z taką sytuacją w szpitalu, a co innego aborcja na życzenie. Chciałabym zwrócić Państwa uwagę na to, że rzeczywiście ta mentalność aborcyjna, ona się bierze z mentalności antykoncepcyjnej. I tutaj myślę, że tak jak kapłan jest lud wzięty, dla ludu ustanowiony, dlatego musimy się modlić o święte rodziny, żeby mogły być święte też powołania kapłańskie. Tak samo lekarz to jest człowiek, który jest wzięty ze społeczeństwa, który właśnie przeżywa pewnego rodzaju, prawda, rewolucji kulturowej. I dla potrzeb tej rewolucji również jesteśmy świadkami zmiany pewnej nomenklatury. Od 1963 roku Departament Zdrowia, Edukacji i Ochrony Społeczeństwa powiedział jasno, że wszelkie skutki aborcyjne to są te, które dotyczą uniemożliwienie rozwoju zygoty na każdym etapie. A więc tej pierwszej komórki, która powstaje po zapłodnieniu komórki jajowej i fuzji materiału genetycznego męskiego, genetycznego materiału ojcowskiego i matycznego. W związku z tym mamy taką sytuację, gdzie dochodzi do tej zmiany nomenklatury. Mamy sytuację, w której jesteśmy świadkami, gdzie to przenika również świat medyczny. I dzisiaj jakby obowiązuje w wielu głowach ta definicja zmieniona przez Towarzystwo Ginekologiczne i Położnicze Amerykańskie w 1965 roku, a więc dwa lata później, kiedy uznano, że poczęcie to nie jest moment, kiedy powstaje zygota, ta jedna komórka w bańce jajowodu, ale to jest ten etap już tydzień później, kiedy dochodzi do zagnieżdżenia, kiedy dochodzi do implantacji zarodka w jamie macicy i rozpoczęcia rzeczywiście klinicznej
ciąży. W związku z tym proszę zobaczyć, jak ta definicja manipuluje w tych decyzjach również lekarskich, że przepisywanie tabletek antykoncepcyjnych, każdych, ale już szczególnie tych, które są określane jako ta antykoncepcja awaryjna, antykoncepcja po, zawsze będzie zmieniało to podejście, dlatego że definicja zostaje zmieniona. Wszyscy jakby nagle zapomnieli, że życie zaczyna się od poczęcia w bańce jajowodu, a nie od zagnieżdżenia w jamie macicy. I teraz okazuje się, że ta niechęć, ta cywilizacja śmierci, która właściwie wkrada się w nasze życie wieloma kanałami, to co pisał Jan Paweł II, święty nasz wielki papież, że ta walka cywilizacji życia, cywilizacji śmierci trwa na wielu płaszczyznach, a szczególnie jest widoczna właśnie jeśli chodzi o walkę o życie poczęte i o walkę o godność tego życia do naturalnej śmierci. I tutaj mamy do czynienia sytuacją, w której sięganie po środki antykoncepcyjne jest już pewną zgodą na to, że jeśli nie zadziałają, to pójdziemy dalej, a więc tak zwana aborcja, a więc wywołanie porodu przedwczesnego, żywego dziecka spowoduje jego obumarcie, ponieważ wiemy doskonale, na jakim etapie to dziecko jest zdolne do przeżycia poza łonem matki, a na jakim jeszcze nie. I tutaj chciałabym zwrócić również uwagę na to, co ojciec wspomniał o przysiędze Hipokratesa. No, myślę, że tak naprawdę ani państwo, ani my jako lekarze nie chcielibyśmy w dosłownym brzmieniu składać tej przysięgi, która zaczyna się, że przysięgam na Asklepiosa, Apolona i tak dalej. To tutaj nas wszystkich jakby oburzało. Natomiast jest rzeczywiście pewne zdanie, które długo obowiązywało również w naszych polskich realiach, a mianowicie, że nie podam środka poronnego kobiecie, która jest w ciąży, ani trucizny osobie chorej, nawet jeśli bym nie poprosiła. To zostało usunięte. Teraz nie mamy czegoś takiego jak przysięga Hipokratesa, przysięga lekarska, ale składamy przyrzeczenie lekarskie. Ono było wielokrotnie zmieniane, także również też w XXI wieku. Natomiast wszystko zaczęło się od 1948 roku, kiedy w Genewie po wojnie światowej, po II wojnie światowej zebrało się konsylium lekarskie, które stwierdziło, że rzeczywiście to zaufanie do lekarzy zostało bardzo nadszarpnięte przez to, że lekarze niemieccy i japońscy przecież wiemy, że przeprowadzali dramatyczne różne doświadczenia, eksperymenty medyczne na jeńcach wojennych. Stąd zadecydowano, że jednak tutaj duży udział w tym całym procesie diagnostyczno-terapeutycznym, kiedy pacjent zgłasza się do lekarza, ma mieć pacjent. To zdanie ostateczne ma należeć do pacjenta. I tak zaczęto tą mentalność właśnie takiego też relatywizmu kształtować, że pacjent sobie życzy, pacjent uważa, że ma taką sytuację życiową, że nie podoła, że pacjentka nie da rady urodzić tego dziecka, nie chce, prawda, to złudne hasło moje ciało, mój wybór, tak naprawdę stały się tylko przykrywką do tego, że my jako lekarze nie potrafimy już w tej chwili wziąć takiej odpowiedzialności za to, aby tą osobę przeprowadzić przez ten trudny moment, aby jej rzetelnie wytłumaczyć, że to rozwijające się życie, które jest rzeczywiście w macicy będącej własnością tej kobiety, jest życiem odrębnym. Jest bytem jedynym w sobie, w całym kosmosie, w całym wszechświecie i obojętnie jaka jest sytuacja tej kobiety, to dziecko dla świata, dla nas powinno być wydane na świat. W związku z tym moje przekonanie jest takie, że jeszcze bardzo dużo mają do zrobienia lekarze, katolickie stowarzyszenia lekarskie, które powinny odważnie podejmować ten temat i rzeczywiście w swoim środowisku w taki sposób kształtować, zacząć opinię i głośno, odważnie mówić na ten temat bez zbędnych emocji. Pani doktor, no kwestia... Trauma, która zostaje z matką na zawsze, prawda? Aborcja, to też jak gdyby jest przemilczane, tego nie chce się powiedzieć, nie chce się wziąć też za to odpowiedzialności, nakłaniając kobietę. I tutaj też to jest takie bolesne. Z jednej strony ci, którzy promują aborcję, nie mówiąc prawdy, później zostawiają tą kobietę. No i kwestia też lekarzy, całego personelu, który też jest pod jakimś takim walcem medialnym, walcem lewicowo-liberalnym, który przetacza się przez świat, bo nawet próbuje się rezolucję ustanawiać, że prawem podstawowym człowieka jest aborcja.
To jest oczywiście pewien paradoks, bo prawem podstawowym jest prawo do życia każdego człowieka, a nie prawo do aborcji. To jest zupełne jakieś, prawda, niezrozumienie na takiej płaszczyźnie podstawowej. I myślę, że tutaj lekarze, którzy są kształceni jednak bardzo od podstaw, bardzo elementarne rzeczy na poziomie genetycznym, zrozumienia początku życia, na poziomie molekularnym. Uczymy się o tych, jakie receptory muszą zadziałać, szlaki, cząsteczki sygnalizacyjne, żeby można było zaobserwować te procesy, które już są łatwiejsze do zrozumienia, które są niejednokrotnie przedstawiane dzieciom na lekcjach biologii. My to wszystko wiemy od samej podszewki. W związku z tym rzeczywiście ta odpowiedzialność, która spoczywa na lekarzach, jest dużo większa, ale też są możliwości, żeby bronić tego życia zupełnie racjonalnie, bez emocji, bez oceniania kobiety, która się znajduje w takiej sytuacji, że zastanawia się w ogóle nad tym, żeby usunąć, zakończyć ciążę, dokonać aborcji. I myślę, że tutaj niezmiernie ważną sprawą jest także ta sytuacja, w której lekarz ma towarzyszyć kobiecie. I ja bym chciała podkreślić, że jako lekarze nie oceniamy naszych pacjentek. Przecież doskonale wiemy, że na te decyzje składa się nie tylko sytuacja taka socjoekonomiczna, ale też psychologiczna pacjentki, też jej relacji z partnerem, z mężem, okoliczności, w jakich poczęło się to dziecko. W związku z tym powinniśmy towarzyszyć, ale zawsze bronić życia. Bo tak naprawdę obrona tego życia poczętego, które rozwija się w tej kobiecie, nawet jeśli jest nieplanowane, niechciane, to jest obrona też jej życia. Ponieważ konsekwencje aborcji dla jej zdrowia, życia psychicznego, ale też tego biologicznego, są te konsekwencje widoczne także dla nas jako lekarzy. Ja tutaj nie chciałabym już wchodzić w kompetencje psychologów, psychiatrów, bo nie jestem od tego specjalistą, chociaż też oczywiście z tymi sytuacjami się zapoznaję na co dzień, ale chciałabym przytoczyć te sytuacje z gabinetu, z codziennej praktyki lekarskiej, ponad 20-letniej praktyki lekarza, który spotyka się lecząc pacjentów z zaburzeniami immunologicznymi, zaburzeniami miesiączkowania, zaburzeniami z niepłodnością. Przychodzą różne pacjentki, także te, które dokonały aborcji, najczęściej z tego powodu, że dziecko było chore, czy była diagnoza, że są to wady letalne. I siłą rzeczy, zbierając wywiad, dowiaduje się o tym fakcie, bo jest on również potrzebny, kiedy mamy dokonać diagnostyki, procesu diagnostyczno-terapeutycznego, na przykład leczenia niepłodności. I później, kiedy jest już druga, trzecia wizyta i można powiedzieć, ten proces już trwa, jesteśmy na innym etapie zaawansowania, ta pacjentka sama niejednokrotnie wraca do tego tematu, po prostu niepytana i mówi, no bo ta aborcja, czy ona na pewno nie zaszkodziła temu, czy ja jestem jeszcze w stanie w ogóle zostać matką, bo pani doktor, ja już sama i teraz cytuję, nie wiem, czy to jest tak, że ja mam rzeczywiście jakieś zaburzenia takie, które trzeba leczyć farmakologicznie i pani mi w tym pomoże, czy ja mam po prostu blokadę, bo ja widzę, że ja jestem innym człowiekiem, że ja sobie nie do końca z tą sytuacją poradziłam, próbuję i tak dalej. Te pacjentki bardzo często są jakby namawiane na tego typu zabiegi przez zmianę również, bym powiedziała, tutaj nazewnictwa. Mówi się im o tym, że wywołamy poród po to, żeby ulżyć cierpieniu pani i dziecka. Tymczasem jest to w taki sposób właśnie zawaluowane, żeby ta pacjentka nie myślała o tym w taki sposób, jak powinna, że jest to jednak zakończenie życia tego dziecka. Jakie by nie były przesłanki, często to skrócenie cierpienia pani i dziecka. No jakież to jest skrócenie cierpienia, jeśli później to cierpienie wewnętrzne i tak pozostaje. Ta pacjentka musi z tym sobie radzić tak naprawdę całe życie. I ci, którzy mówią, że nie ma syndromu poaborcyjnego, to tak jak mówię, no, żałuję, że nie mogę czasami właśnie nagrać tego. Oczywiście nie mogę i tego, żeby państwo byli przy takich sytuacjach, kiedy te pacjentki przychodzą, w jaki sposób one o tym mówią. I widzę, że one tego na zewnątrz nie ujawniają, bo kiedy
zdarza się, że spotykam się gdzieś na gruncie prywatnym w zupełnie innych sytuacjach. Miałam takie dwie sytuacje. Te pacjentki zupełnie zachowują się, można powiedzieć, twardo, normalnie, tak jak każdy, nikt by nie pomyślał, że ona przeżywa tak bardzo to, że kiedyś dokonała aborcji. I to właściwie są rzeczy, które powinien każdy lekarz mieć w świadomości i z tego powodu każdy lekarz, broniąc życia poczętego, powinien tak naprawdę pamiętać, że broni też życia tej kobiety, która do niego przyszła, która jest jego pacjentką, której należy się całościowa opieka. Bardzo, bardzo dziękuję pani doktor. Też pozdrowienia serdeczne dla męża, dla dzieci. Dziękujemy za to świadectwo, za pani głos też podczas dzisiejszego ważnego wydarzenia Marszu za życiem w Warszawie. Bóg zapłać. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Dziękuję. Drodzy państwo, za moment przeniesiemy się na Plac Trzech Krzyży, ale jeszcze chciałem poprosić panią doktor Magdalenę Szymańską, lekarz ginekolog, położnik, naprotechnolog, doradca życia rodzinnego. Pani doktor, witamy bardzo serdecznie na naszej antenie. I tak chciałem zapytać... Szczęść Boże. Dziękujemy za rozmowy w poniedziałek. Byliśmy w Dobrzyniewie Kościelnym, tak jeśli się nie mylę. Tam pani też rozmawiała z naszymi słuchaczami. Chciałem zapytać, jak tutaj być doradcą w takiej trudnej sytuacji? Być lekarzem, być człowiekiem, tym, który promuje małżeństwo, rodzinę, które promuje życie. Może na zewnątrz to wydaje się takie trudne do połączenia, niemniej jednak oczekują tego zarówno małżeństwa, jak też pojedyncze osoby, czy to żona, czy mąż. Oni szukają bardzo wsparcia, oni potrzebują właśnie takiej osoby, która ich wysłucha, a z drugiej strony, która pokaże im drogę wyjścia, że jednak moc sakramentu małżeństwa jest tak wiążąca, jest tak silna, że niezależnie od tego, jakie są trudności, z Bożą pomocą, z łaską można to przejść. Pracując w katolickim ośrodku, oczywiście archidiecezjalnym ośrodku duszpasterstwa rodzin w Białymstoku, spotykam się właśnie z takimi sytuacjami. Jestem wdzięczna bardzo, kiedy te osoby wątpiące czy zastanawiające się nad tym, czy urodzić, czy nie, przychodzą, bo to jest jednak zawsze szansa do uratowania tego dziecka, tej matki, dlatego że potem cierpi cała rodzina na zespół poaborcyjny. Wszyscy cierpią, nie tylko właśnie matka, ale ojciec dziecka, który nie stanął na wysokości zadania, który nie powiedział: damy radę. Bo kobieta, jak powiedziała zresztą święta matka Teresa z Kalkuty, oczekuje na to wsparcie i brak tego wsparcia, szczególnie od męża, może skutkować tym załamaniem się, tą zgodą na zabicie własnego dziecka. Jest to bardzo traumatyczne, dlatego że nawet dzieci, które się już urodziły lub urodzą, będą cierpiały na zespół tak zwanego ocaleńca, czyli przedstawia się to właśnie jako kruchość życia, która w życiu takim osobistym tego człowieka później przedstawia się jakimś brakiem śmiałości, brakiem odwagi, różnymi innymi jakby defektami rozwojowymi, które skutkują właśnie już jakby bardzo, bardzo tak i w życiu społecznym, też zawodowym. Nie jest to obojętne, na pewno nie jest to obojętne w żadnym wypadku i jest to praca trudna niekiedy, ale też bardzo wdzięczna. Wymaga też takiego osobistego przeświadczenia o tym, co robię, jaka to jest posługa, a żeby tutaj nie mieć wątpliwości co do tego, że zawsze dobro zwycięża. Śmierć nie należy, nie jest to ostatnie zdanie śmierci. Wręcz przeciwnie, została ona pokonana przez życie. I to takie życie przez duże rzecz, którym jest Chrystus. Więc również doświadczam tego, że takie przedstawienie rozwoju dziecka robi duże wrażenie, bo nawet pokazanie takiego modelu, już myślę, że wszyscy wiedzą, o co chodzi, tak zwany model jaś 10 tygodni. I to też robi wrażenie, że jak to? To jest 10-tygodniowe dziecko, które wszystko ma, główkę, rączki, nóżki, po prostu jest już małym człowiekiem.
I tutaj niezależnie od tego, etyczna wartość życia jest zawsze ta sama. Czy dziecko ma 2 dni, czy dziecko ma 20, dziecko, młody człowiek, czy osoba dorosła, to jest zawsze to samo życie, zawsze ten sam skarb, ten cud życia, który powinniśmy zawsze szanować i zawsze bronić. Nie ma tutaj jak gdyby żadnych uwarunkowań, czy jest to życie chore, czy zdrowe, czy z jakimiś wadami, czy po prostu zawsze jest to ten cud, który powinniśmy zawsze chronić. Pani doktor, czasem boimy się właśnie tego dziecka, to też jakiś jeden z argumentów, bo to dziecko będzie cierpiało, bo to dziecko chore przyjdzie i co my wtedy zrobimy. Pytanie o właśnie tę miłość, czy nas stać na miłość, czy też chcemy rozwiązać problem, bo to też jakaś odpowiedzialność między młodym pokoleniem, które patrzy, jak my się mierzymy z problemami, jak my je rozwiązujemy w małżeństwie, w rodzinie, w społeczeństwie, jakie dajemy alternatywy, prawda? Czy jednak miłość i życie tak, czy kilka alternatyw, zawsze się jakoś znajdziesz. Co z tym naszym człowieczeństwem? Z pewnością postawa wobec dziecka, wobec osoby bezbronnej, słabej, no jest też świadectwem naszego człowieczeństwa. Zdecydowanie, jeżeli my odmówimy tej miłości temu dziecku, szczególnemu dziecku, jest na pewno dziecko chore, dziecko upośledzone, jest dzieckiem szczególnej uwagi, szczególnej miłości, ale jednocześnie rodzice otrzymują w zamian niespożyte, może nieodkryte w innej sytuacji, byłyby nieodkryte te zasoby miłości, które wyzwala dziecko chore, które wymaga szczególnej opieki, szczególnej troski, ale jednocześnie obdarza rodziców szczególną miłością. Mamy tego przykłady, chociażby dzieci z zespołem Downa, chociażby dzieci w jakikolwiek sposób inny, które chorują, a jednocześnie dają wiele radości, mają wiele takiej afirmacji życia. No ja powiem też tylko tyle, że w swojej praktyce zawodowej, prawie 40-letniej, miałam też dwukrotnie miałam właśnie małżeństwa, które, u których rozpoznanie było bezczaszkowiec, a więc prowadzenie dziecka, które naprawdę żyje bardzo krótko, od kilku godzin do kilku dni. I zarówno jedno małżeństwo, które po raz pierwszy rodziło, jak też drugie małżeństwo, które trzykrotnie, po raz trzeci właśnie poczęło się dziecko, tak bardzo upośledzone, tak bardzo chore, to właśnie ci rodzice powiedzieli, że nie żałują, gdyby po raz wtóry taka sytuacja się zdarzyła, na pewno urodzą dziecko. Są bardzo nastawieni na życie, są bardzo otwarci, są bardzo za tym, żeby mieć dużo dzieci. Nie złamało ich to, nie jakoś nie zamknęli się na życie. No i jednocześnie trzeba powiedzieć, że małżeństwa, które otwierają się na życie, również są otwarci na drugiego człowieka. Tam panuje bardzo taka, powiedzielibyśmy, bogaty przekaz tej miłości, tej powiedziałabym troski też o drugiego człowieka. To się przekłada jak gdyby na codzienne życie. Pani doktor, bardzo dziękuję za świadectwo. Mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja do tego, żeby usłyszeć się na antenie Radia Maryja, czy zobaczyć w telewizji Trwam za to świadectwo dziś i w poniedziałek. Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie rodzinę, tych wszystkich, którym pani też towarzyszy jako lekarz. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Dziękuję również. Pozdrawiam serdecznie. Drodzy Państwo, to też komentarze naszych gości, których zaprosiliśmy podczas tego wielkiego wydarzenia Narodowego Marszu Życia. Niech żyje Polska. Tak podglądamy, że prawdopodobnie wszyscy już dotarli do Placu Trzech Krzyży, gdzie jest Kościół Świętego Aleksandra. Tam będzie też i orędzie tego marszu. Na początku słyszeliśmy po naszym pięknym hymnie zabrzmiało
serce, słyszeliśmy tętno dziecka. Często może zapominamy o tym, że właśnie swoje tętno ma matka i swoje tętno ma dziecko, które jest pod jej sercem. No i dziś to wielkie święto. Cieszymy się, że jesteśmy razem, że możemy Państwu też relacjonować na żywo to, co dzieje się podczas Narodowego Marszu Życia. Niech żyje Polska. Przenosimy się teraz na plac Trzech Krzyży w Warszawie. Szanowni Państwo, bardzo Wam dziękuję, ale naprawdę musimy się wykazać cierpliwością, bo jest nas tak dużo. Całe krakowskie przedmieście jeszcze jest zajęte. Wszyscy do nas tutaj zmierzają w kierunku placów Trzech Krzyży, więc musimy jeszcze chwilę poczekać na nasze kolejne wystąpienia. Naszych wspaniałych gości. Chcemy z całego serca podziękować przede wszystkim Wam wszystkim, każdemu z osobna, że tutaj przyjechaliście. Wiem, że na pewno z odległych miejsc w Polsce. Wiem, że na pewno nie bez trudności. Dlatego bardzo dziękuję przede wszystkim w imieniu dzieci, że przyjechaliście tutaj zawalczyć o prawo do życia dla każdego człowieka. I tych maleńkich już w łonach matek i tych, które dopiero przyjdą. Chcemy też podziękować wszystkim organizacjom pro-life w Polsce, że jesteście, że działacie, że wspieracie, że się nie poddajecie. Nieważne pod jakim sztandarem, ważne, że za życiem, razem za życiem. Dziękujemy Wam za wszelkie inicjatywy, za tą Waszą działalność edukacyjną, za takie zrywy jak dzisiaj, za wszelkie marsze, które były i jeszcze będą przed nami, bo takich marszy potrzeba dzisiaj bardzo dużo. Dzisiaj jest nas mnóstwo. Wierzę, że na kolejnych marszach będzie nas jeszcze więcej. Wierzę, że w pewnym momencie nie zmieści nas się w Warszawie, żeby wszyscy zobaczyli, że Polska jest za życiem i nikt nie ma co do tego wątpliwości. Dziś nas tu zaprosiła Fundacja Świętego Benedykta i Koalicja dla Życia i Rodziny, ale nie zapominamy o partnerach. Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, Bractwu Małych Stópek, Narodowym Marszom Życia, Wspólnocie Emanuel, Neokatechumenatowi, Rycerzom Kolumba, Rycerzom Jana Pawła II, Żołnierzom Chrystusa, Wojownikom Maryi, Młodzieży z KSM, Stowarzyszeniu Solideo, Społeczności Ocalonych. Wielkie dzięki dla Was! Dziękujemy bardzo! Szanowni Państwo, Narodowy Marsz Życia współtworzyło ponad 50 organizacji. To jest naprawdę niezwykły znak naszej jedności. Ale też chcemy bardzo podziękować Konferencji Episkopatu Polski. Dziękujemy za zaufanie, za ten honorowy patronat nad naszym marszem, za to żywe wezwanie do tego, abyśmy wszyscy tutaj się zjednoczyli i stawili. Dziękujemy ustępującemu przewodniczącemu arcybiskupowi Stanisławowi Gądeckiemu. Brawa dla niego! I dziękujemy nowemu przewodniczącemu konferencji arcybiskupowi Tadeuszowi Wojdzie. Wiemy, że możemy na nich liczyć. Dziękujemy naszym patronom. Afirmacji Info, szukajcie afirmacji w internecie. Alatei, Radio Maryja, Telewizji Trwam,
Telewizji Republika, Radiu Wnet, Ocaleni TV. Ogromnie dziękujemy za waszą obecność w tych mediach. Poszerzajmy przestrzeń wolności słowa, bo widzicie, że bardzo trudno jest słowu prawdy dziś przebić się do masowego odbiorcy. Bądźcie jej rzecznikami. Dziękujemy również Radiu Warszawa, Radiu Plus, Tygodnikowi Idziemy, Tygodnikowi Niedziela. Wszystkim serdecznie dziękujemy, którzy nas w tym wspierali. Już dzisiaj zapraszamy was do dalszej współpracy. Dzisiaj jest pięknie, dzisiaj jest radośnie, dzisiaj jesteśmy tutaj wszyscy, którzy afirmujemy życie. Ale wiemy, że niestety to jest początek naszej walki. W Sejmie są zabójcze projekty. Nie możemy się poddawać i już dzisiaj prosimy was wszystkich o dalszą pracę. Tak jak mówiłam, Pan Bóg chroni położne, Pan Bóg im dobrze czyni. Dobrze czyni wszystkim obrońcom życia, więc czujcie się bezpieczni, bo jesteście normalni, jesteście za normalnością i zapraszamy was wszystkich do dalszej współpracy. Niech żyje Polska! 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 Szanowni Państwo, 11 kwietnia naprawdę był czarny dzień dla Polski. Była bezsensowna z punktu widzenia prawnego, moralnego, etycznego, naukowego, biologicznego i każdego innego dyskusja. Bardzo dziękujemy też organizatorom marszu, który się wtedy odbył i wszystkich inicjatyw, które miały miejsce. Szanowni Państwo, to jest niesamowite, że dopuściliśmy w ogóle do takiej sytuacji, że prawo do życia jest przedmiotem dyskusji. 17 lat temu mogliśmy być pierwszym krajem na świecie, który jasno wpisałby do swojej konstytucji ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Naprawdę byliśmy w sytuacji, gdzie z inicjatywy ówczesnego marszałka Sejmu Marka Jurka można było zapisać to w konstytucji. Większość Sejmu zagłosowała jak trzeba, ale niestety to nie wystarczyło, potrzebna była większość konstytucyjna. Dzisiaj jesteśmy w totalnie innej sytuacji. Jesteśmy w sytuacji, gdzie większość naszego parlamentu chce prawa do zabijania naszych obywateli. Zapraszam teraz na scenę człowieka, który bronił też kościołów podczas protestów 4 lata temu, bronił bardzo niezłomnie. Człowieka, który jest szefem organizacji Poznań dla Życia. Wojciech Gulczyński. Brawa dla niego. Ja od razu zacznę od tego, że wszyscy sobie nawzajem podziękujemy. Bo to nasza aktywność, nasza odwaga w tym, że wychodzimy, w tym, że działamy, jest tą zaporą przed siłami, które chcą zniszczyć naszą cywilizację i które są przeciwko życiu. Więc wszyscy sobie nawzajem podziękujemy. Możemy spojrzeć w prawo, w lewo, uśmiechnąć się i krzykniemy. Dziękujemy! 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 Jesteśmy na Placu Trzech Krzyży. Za nami jest kościół, który był celem ataków i tutaj być może nawet jeszcze farba nie została do końca zmyta z tych murów. Ja jestem z Poznania, tam katedra była obrzucona farbami, wiele kościołów było zniszczonych, było atakowanych. Nasza aktywność, nasza odwaga i wielu osób, które wyszły naprzeciw ludziom, którzy szli w protestach i byli w wielokrotnej przewadze, nie baliśmy się i stanęliśmy w obronie kościołów, obroniliśmy je. I to się łączy z naszym wyjściem tak, że to my musimy być aktywni. Musimy być odważni i bardzo was proszę, żebyśmy ponieśli ten ogień aktywności dalej. Jeżeli byście chcieli się zaangażować, jeżeli byście chcieli zrobić cokolwiek w swoich, jesteśmy tu z całej Polski, jeżeli rozniesiemy to na całą Polskę i tam, gdzie my jesteśmy, jesteśmy w stanie osiągnąć naprawdę wiele.
Może niektórym się wydawało, że wyrok z 2020 roku to jest już koniec walki. Okazuje się, że może być to dopiero początek i dopiero prawdziwa batalia jest przed nami. Jest nas tu wielu, pokazujemy, że cała Polska jest za życiem i dlatego zakrzykniemy to, co ćwiczyliśmy. Czoło zna, a reszta podchwyci. Bronię życia, nie z ukrycia! 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 I aby to było dalej kontynuowane, jeżeli ktoś chce, może, ma na to jakiś czas, ma na to chęci, czuje, że powinien to zrobić, bardzo was proszę, niech się zarejestruje na naszej stronie internetowej. Mamy tam formularz, żebyśmy mogli pozostać w kontakcie, żebyśmy mogli pozostać we współpracy, żebyśmy mogli do was napisać i powiedzieć, jeżeli będzie taka potrzeba i wy zrobicie cokolwiek. Jeżeli każdy z nas by rozdał 5 ulotek, porozmawiałby z kilkoma osobami, załatwiłby jeden baner gdzieś tam, to zrobilibyśmy naprawdę wielką różnicę w całym kraju. Dlatego bardzo was proszę, nasza strona internetowa narodowymarszżycia.pl i tam jest formularz zgłoszeniowy dla wolontariuszy. I jeszcze, jest nas tak wielu, pokazujemy, że właśnie Polska jest za życiem. Jeżeli ktoś uważa, że większość społeczeństwa jest przeciwna życiu, jest za aborcją, to my pokazujemy, że jest dokładnie odwrotnie. I jeszcze raz silnie wyślemy sygnał w całą Polskę. Polska za życiem! 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 Bardzo dziękujemy ci, Wojtku. Jesteś żywym dowodem i tysiące tutaj zgromadzonych, że człowiek, młodzi któremu są się chce. Za życiem. To jest człowiek, któremu się chce, który naprawdę inwestuje swój własny czas, energię, siłę, by budować Polskę wolną i mądrą. A za chwilę człowiek, który zapłacił ogromną cenę za ochronę życia. Cenę, którą na pewno był prestiż, na pewno było uznanie, sprawowanie władzy. Były marszałek Sejmu, ale do dziś wielki, szlachetny działacz, mąż stanu, można powiedzieć, na pewno publicysta, na pewno pisarz, na pewno myśliciel i od zawsze ten, który wstawiał się za najsłabszymi. Politycy bardzo często zmieniają poglądy, żeby zachować przysłowiowy stołek. A ten człowiek nigdy nie zmienił poglądów, bo nie da się zmienić prawa naturalnego i niestety stracił przez to stołki. Zapraszamy Marek Jurek! Dziękuję bardzo. Dziękuję wam bardzo. Posłuchajcie, powiem wam coś, czego nie wiecie. Naprawdę. Dlatego, że wszyscy stoicie tutaj i widzicie to, co jest najbliżej. W przemówieniu są ważne metafory, ale ten marsz naprawdę idzie i nie przestaje iść. Ja przed chwilą byłem z tyłu sceny i ciągle patrzę, proszę państwa. Mamy północną ścianę kościoła, mamy południową kościoła, stamtąd ciągle wychodzą ludzie. Ten marsz ciągle idzie, on nie przestanie iść. I bądźmy tego pewni. Słuchajcie, rzadko się zdarza, żeby marsz, który się czegoś domaga, my się domagamy prawa do życia. Marsz, który przeciwko czemuś protestuje, a my protestujemy przeciwko zamachom na życie, przeciwko negacji człowieczeństwa nienarodzonych. Rzadko się zdarza, żeby tam, gdzie ludzie się czegoś domagają, przeciwko czemuś protestują, było tylu uśmiechniętych ludzi. Żeby było tyle szczęścia, tyle radości, tyle zadowolenia. Ale słuchajcie, z faktu, że jesteśmy szczęśliwi z powodu życia, które dał nam Bóg, z faktu, że jesteśmy szczęśliwi z powodu naszej solidarności, że jesteśmy przede wszystkim szczęśliwi z powodu naszych dzieci i wnuków, nie wynika jedno, że nie jesteśmy realistami. Tak, jesteśmy realistami. Oni chcą nazwać aborcjonizm wolnością. A aborcjonizm to jest najbardziej ohydna ideologia dyskryminacji i wykluczenia. Powołują się na kobiety, więc pozwólcie, że zrobię teraz coś, co właśnie mężczyzna powinien powiedzieć, co mężczyzna powinien przypomnieć i przytoczę świadectwo kobiety również na temat mężczyzn. Jednej z najpiękniejszych
i najlepszych polskich piosenkarek. Ja się wahałem, czy to, co za chwilę przeczytam, przedstawić dzisiaj, ale jeżeli się na to decyduję, to dlatego, że Kasia chciała, żeby 7 lat po jej śmierci to zostało publicznie przedstawione i ona chce do nas mówić. Posłuchajcie. Posłuchajcie. Zabiłam. Miałam wtedy 18 lat. Byłam w ciąży z saksofonistą. Bardzo go kochałam i on mnie wtedy też kochał. Powiedział, fajnie, będziemy mieli dziecko, niczym się nie przejmuj. Tylko jeszcze zaśpiewaj w Opolu. Zaśpiewałam i dostałam nagrodę. A potem on zaprowadził mnie do lekarza i usunęliśmy tę ciążę. Byłam w takiej rozpaczy. Płakałam dzień i noc. Gorączkowałam. Umierałam prawie. Ale Bóg pozwolił mi żyć. Kiedy przyznałam się mamie, powiedziała, córcia, coś ty zrobiła. Przecież ja bym ci to dziecko wychowała, pomogłabym ci. Ale było za późno. Wiecie, że ten dzieciaczek śni mi się, wyciąga rączki. Mama, mama. Budzę się na poduszce mokrej od łez. Jedyne, co mogłam wtedy zrobić, to zerwać z tym chłopakiem. Nie chciałam na nikogo patrzeć. Moja wielka miłość mi minęła. Została krzywda. Nie mogłam z nim być, bo on nie chciał dziecka. Słuchajcie, większość z nas to wierzący chrześcijanie. Ale myślę, że wszyscy z nas to ludzie, którzy szanują kulturę chrześcijańską. My naprawdę, tak jak mszy powtarzamy, wierzymy w to, że Bóg może zmienić przyszłość, może zmienić teraźniejszość, ale w swoich konsekwencjach może zmienić również przeszłość. I najważniejsze jest to, że według wszystkich świadectw Katarzyna wszystkie późniejsze lata żyła w świadomości wielkiego miłosierdzia Bożego, w tego, że przed każdym człowiekiem jest zbawienie, że Bóg może wszystko wybaczyć i że Bóg w zasadzie może wszystko naprawić. Ja myślę, że wierząc w to, że wszyscy żywi i umarli, jesteśmy w istocie rzeczy razem, dziś można Kasi podziękować za to świadectwo, bo dzięki temu świadectwu, ono było publiczne, ono jest publiczne, to świadectwo może uratować życie setek tysięcy dzieci. Ale ono mówi coś jeszcze innego. Ono mówi coś i o mężczyznach, i o kobietach, dlatego że mówią, że dzieciobójstwo prenatalne to wolność, tak naprawdę legalizacja dzieciobójstwa prenatalnego, tak zwana swoboda aborcji. To jest, słuchajcie kochani, to jest legalizacja presji aborcyjnej na kobietę. To jest legalizacja tego, żeby partner, mąż niestety czasami, rodzina, otoczenie, koleżanki, żeby można było namawiać. Zrób to, przecież wolno, czemu nie? I tak dalej. I żeby zaprowadzić, tak jak ten saksofonista zaprowadził Kasię. Nie, ochrona życia. To prawda, że rodzicielstwo ma swoje chwile wspaniałe, ma swoje trudności. To wszystko prawda. Ale słuchajcie, we wszystkich tych trudnościach prawda jest też taka, że ochrona życia to jest ochrona kobiety przed aborcyjną presją, przed osaczającą presją, przed zachętami, wobec których często bywa bezsilna. Jeżeli zawsze uważałem, że ci, którzy prowadzą gabinet śmierci, powinni podlegać karze, a że powinniśmy ten aspekt karny zatrzymywać tam, gdzie są nawet współwinne, ale ofiary kontrkultury śmierci, to właśnie dlatego, że legalizacja dzieciobójstwa prenatalnego to jest po prostu wystawienie kobiety na nieustającą aborcyjną presję. I od tego musimy zagwarantować każdej kobiecie wolność, właśnie wolność. Wolność urodzenia się dziecka i wolność urodzenia dziecka. Słuchajcie, po tym, co się stało w Sejmie we czwartek, w piątek, po tym, co się stało 13 grudnia, bardzo wielu z nas zastanawia się, co będzie z Polską. No tak, wchodzimy w parę lat trudnych. Nie wiemy, czy one będą trwały dłużej czy krócej, ale to, że wszyscy tutaj jesteśmy, to jest, słuchajcie, wielki motyw nadziei. My mieliśmy to szczęście, że żyjemy w cywilizacji życia. Inne narody mają mniej szczęścia.
ale dzięki takim rodzinom jak nasze. Dzięki tym rodzinom, które mają dużo dzieci, które mają dużo wnuków. Polska przeżyje, to dzięki nam Polska przeżyje. Niech żyje Polska! 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 Niech Polska żyje! Słuchajcie, choćby mówili, że to, czy będą przyszłe pokolenia Polaków, czy nie, czy ludzie będą mieli poczucie powinności macierzyńskiej, ojcowskiej, że to są prywatne sprawy, my zagwarantujemy, że Polska przeżyje. Ale jednocześnie jako obywatele Rzeczypospolitej musimy zagwarantować to, że ten smutny czas będzie trwał jak najkrócej. I musimy zrobić wszystko, żeby trwał jak najkrócej. Słuchajcie, o tych, którzy głosowali w piątek, już dużo mówił nie będę. Dopuścili się zwykłego bezprawia, wciągnęli tą świętą instytucję, Sejm Rzeczypospolitej, w bezprawie, bo Sejmy Rzeczypospolitej nigdy nie uzurpowały sobie władzy absolutnej. Ale to jest uniwersalna zasada naszej cywilizacji. Lord Alton, nie Lord Acton, ten, który żył 100 lat temu, ale trochę podobny. Lord Alton, który jeszcze żyje, jako młody poseł, zanim został parem, do Izby Gmin w Izbie Gmin, w najstarszej demokracji świata, powiedział w czasie debaty przeciwko życiu nienarodzonych: uzurpujecie sobie władzę, która do parlamentu nie należy i której parlament w istocie nie chce. Ci, którzy są świadomi jego obowiązków. Ale zostawmy ich, oby się opamiętali. Naprawdę szczerze, z całego serca, każdemu z nich życzę, żeby pomyśleli o najmniejszych i żeby pomyśleli o największej sprawie w porządku społecznym, to znaczy o Polsce, i żeby się opamiętali. Ale teraz chcę powiedzieć parę słów do tych, na których liczymy. Do tych, których my poparliśmy. Jeśli mogę, panie marszałku, prosimy przepuścić wchodzących na plac. Starajcie się cofnąć jeszcze bardziej w plac, bo ciągle marsz idzie, a się powoli boki w tamtą stronę, żeby poszły tak na wprost. Wtedy wszyscy się pomieścimy. Wokół świętego Jana Nepomucena robimy taki pierścień Solidarności. Tak, tam, idźmy do świętego Nepomucena, to jest patron też dziennikarzy, więc proszę was tam, otoczcie go kręgiem, żebyśmy się zmieścili, bo ciągle jeszcze wchodzą osoby. I robimy miejsce dla wchodzących. Słuchajcie, czego oczekujemy od tych, których my poparliśmy? Po pierwsze, zacznijcie bronić konstytucji. Prawo do życia to nie jest żadna światopoglądowość, to nie jest postulat światopoglądowy. To jest pierwsze z praw podstawowych. To jest podstawowy warunek korzystania przez każdego człowieka z wszystkich praw obywatelskich. No i oczywiście to jest warunek tego, że naród żyje, jeżeli się ludzie rodzą. Apelujemy szczególnie do prezydenta. Panie prezydencie, proszę jak najczęściej, dziękujemy za weto, ale proszę jak najczęściej przypominać, że w ogóle te ustawy nie powinny być procedowane. Dlatego, że obowiązuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1997 roku, które jest bardzo fundamentalne, bo podkreśla niezmienny obowiązek państwa. Państwo nie jest demokratyczne, bo nie gwarantuje powszechnych praw, jeżeli wyklucza najmniejszych i nie opiera się na rządach prawa, jeżeli kwestionuje to najbardziej przyrodzone prawo, które Konstytucja nazywa przyrodzonym, prawo do życia. I dlatego, proszę państwa, apelujemy, naprawdę przypominajcie, że władzy, szczególnie zwykłej większości, nie wszystko wolno. I przypominajcie konstytucję. Po to walczyliśmy o to orzeczenie w czasie tego wielkiego marszu, prawie 30 lat temu, żebyście wy dzisiaj je przypominali. Panie prezydencie, proszę przypominać orzeczenie z 28 maja 1997 roku. Prosimy o orędzie do parlamentu i orędzie do narodu w tej sprawie. Sprawa druga, proszę państwa. Ja się wprawdzie, ja wiele razy, jak wiecie, czytałem konwencję stambulską. Tam się wprost nie mówi, że jest to konwencja aborcyjna. Natomiast sprawozdająca tą konwencję w Parlamencie Europejskim poseł Christine Dallon Bonnefoy powiedziała: no wreszcie zagwarantowaliśmy, że aborcja jest prawem podstawowym w skali europejskiej. To nie we czwartek, nie w piątek, tylko już kilka lat temu. Dlatego jeszcze raz powtarzam, jeżeli premier Tusk
wycofał z Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niekonstytucyjności konwencji stambulskiej, apelujemy do posłów, złóżcie go tam ponownie. Jeżeli premier Morawiecki mógł składać ten wniosek wtedy, kiedy trzeba było konwencję po prostu odrzucić, to tym bardziej dzisiaj, skoro jej nie odrzucili, to posłowie mają obowiązek ten wniosek złożyć do Trybunału ponownie. Nie rozumiem, dlaczego po wycofaniu wniosku przez premiera Tuska do tej pory tego wniosku nie złożono. Czas go złożyć, nie ma czasu do stracenia. Czas go złożyć, czas go złożyć, czas go złożyć. Czas go złożyć. Złożyć go już czas. Proszę Państwa, Solidarność Narodowa. Apelujemy do posłów wszystkich partii. Apelujemy do posłów Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji, Suwerennej Polski, wszystkich innych ugrupowań, Polskiego Stronnictwa Ludowego. Stwórzcie mechanizm współpracy międzypartyjnej na rzecz życia. Nie jakiś, niby pod nazwą zespołu parlamentarnego, tak naprawdę organ partyjny, ale zespół posłów z różnych partii, które kierownictwa partyjne będą wspierać, a nie przeszkadzać mu w pracy. I niech ci czołowi posłowie, opowiadając się za cywilizacją życia, pracują razem, a centrale partyjne niech ich wspierają, a nie przeszkadzają. I w ten sposób, w sprawach najważniejszych, odbudujemy solidarność narodową. Słuchajcie, sprawa następna. Kolejny apel do posłów, kolejny apel do polityków. Reagujcie na postulaty, które wskazuje wam opinia publiczna. To nie chodzi o to, że musicie się ze wszystkim zgadzać, ale na wszystko musicie odpowiadać i każdy imperatyw dobra publicznego wskazany przez opinię publiczną macie obowiązek podejmować. Na tym polega ta rozmowa z ludźmi. Naprawdę nie chcemy Sejmu głuchego. Nie chcemy niemej opozycji. Nie chcemy Sejmu głuchego. Reagujcie na wszystkie słuszne postulaty opinii publicznej. Część już słyszeliście, resztę wykonajcie. Sprawa następna, proszę Państwa. Do konstytucyjnych organów państwa wysuwajcie, tak jak w Stanach Zjednoczonych, do Sądu Najwyższego, kandydatów jednoznacznie opowiadających się za cywilizacją życia, mających dorobek naukowy i orzeczniczy, który to potwierdza. Niezaufanych partyjnych, ale ludzi obdarzonych autorytetem społecznym, którzy będą bronić suwerenności Rzeczypospolitej i naszych praw podstawowych. Proszę Państwa, sprawa kolejna, europejska. Na forum europejskim budujmy silną opinię chrześcijańską. Nie mówmy o tym, że każdy, prawda, gospodarzem w swoim domku, każdy może nadużywać prawa tam, gdzie chce. Nie na tym polega suwerenność. Suwerenność to wykonanie suwerennej odpowiedzialności państwa. Zasady, których bronimy, prawo do życia, prawa rodziny, wychowawcze prawa rodziców są uniwersalne. I takie bezprawie, jak to, co się stało we Francji, należy nazywać po imieniu. To jest zorganizowany publiczny mord, to jest legalizacja mordu, a nie wolności. I na koniec, jak sądzę, mogę chyba w imieniu nas wszystkich złożyć jedną deklarację tym, którzy nas reprezentują. Jesteśmy solidarni i oczekujemy solidarności. Popieramy was, a wy popierajcie dobro wspólne. Tego oczekujemy. Reagujcie na to, o co wołamy, ale przede wszystkim usłyszcie niemy krzyk tych najbardziej potrzebujących. I usłyszcie krzyk wieków naszej historii w obronie suwerenności Rzeczypospolitej. Usłyszcie ten głos, który dzisiaj woła od przeszło 10,5 wieku. Głos Chrztu Polski, zobowiązań, które wtedy nasz naród podjął. I naprawdę bądźcie im wierni. Bądźcie wierni, tego oczekujemy. I w ten sposób ci, którzy wzięli bezpośrednią odpowiedzialność za Rzeczpospolitą i my, którzy chcemy jej bronić, odbudujemy solidarność narodu i zbudujemy rzeczywistą przyszłość, gwarantującą przyszłość ojczyzny. Bo naprawdę jeszcze Polska nie zginęła. Brawo, dziękujemy serdecznie. I za pana dorobek. Dźwięków muzycznych.
Rezolucja Narodowego Marszu Życia Rzeczpospolitej Polskiej 2024. Jako Polacy odpowiedzialni za przyszłość ojczyzny i prawa każdego człowieka żyjącego pod suwerenną władzą Rzeczypospolitej, my, uczestnicy Narodowego Marszu Życia, żądamy natychmiastowego zaniechania wywrotowych działań obecnego rządu i rządowej większości parlamentarnej przeciw przyrodzonemu prawu do życia, potwierdzonemu w Konstytucji Rzeczypospolitej. Przypominamy, że fundamentem praw chronionych przez Rzeczpospolitą jest przyrodzona, niezbywalna i nienaruszalna godność człowieka. Nie pochodzi ona od państwa czy narodu, natomiast jej ochrona stanowi o autorytecie i godności państwa i narodu. Przypominamy również, że jak potwierdza to Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z 28 maja 1997 roku, życie w demokratycznym państwie prawa musi pozostawać pod ochroną konstytucyjną w każdym stadium rozwoju. Negowanie tej prawdy jest wymierzone tak w prawa osoby, jak również w autorytet i porządek Rzeczypospolitej. Wyrażamy uznanie i poparcie dla posłów, którzy bronili prawa do życia. Wzywamy ich również, aby nie poprzestawali na wyrażaniu opinii w reakcji na wywrotowe działania władz, ale by prowadzili systematyczną pracę na rzecz cywilizacji życia, reagując na wszystkie imperatywy przywoływane i przypominane przez opinię publiczną wspierającą cywilizację życia. Wyrażając oburzenie z powodu głosowania części liderów opozycji za procedowaniem w Sejmie antykonstytucyjnych przepisów wymierzonych w prawo do życia, wzywamy opozycję do jednoznacznej obrony tych konstytucyjnych norm i do przypominania ich konstytucyjnego charakteru. Wzywamy do niezwłocznego, ponownego przesłania do parlamentu wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Genderowej Konwencji Stambulskiej. Wyrażamy zdecydowaną dezaprobatę z powodu zaniechania tego obowiązku do tej pory. Apelujemy do przyszłych posłów do Parlamentu Europejskiego o pracę nad budową silnej europejskiej opinii wspierającej cywilizację życia. Działania te nie powinny sprowadzać się jedynie do protestów, ale być połączone ze stałym przypominaniem nienaruszalności prawa do życia i praw rodziny, pierwszych spośród naturalnych praw ludzkich. Boga prosimy o wsparcie dla naszej ojczyzny i wszystkich, którzy bronią jej praw. Jeszcze Polska nie zginęła! Zaśpiewamy teraz wszyscy pieśń Konfederatów Barskich. Wznieśmy flagi białe.
biało-czerwone, wznieśmy nasze tablice z napisem Niech żyje Polska i śpiewajmy razem. Tekst jest na ulotkach, także można śpiewać wspólnie. Nigdy z królami nie będziemy w aliansach, nigdy przed mocą nie ugniemy szyi, bo u Chrystusa my na ordynansach. Zatrwożą. Bóg naszych ojców i dziś jest nad nami, więc nie dopuści upaść żadnej klęsce, wszak póki On był z naszymi ojcami, byli zwycięzcy. Więc nie wpadniemy w żadną wilczą jamę, nie uklękniemy przed mocarzy władzą, wiedząc, że nawet grobowce nas same Bogu oddadzą. Ze skowronkami wstaliśmy do pracy i spać pójdziemy o wieczornej zorzy, ale w grobowcach my jeszcze żołdacy i chówiec Boży. Bo kto zaufał Chrystusowi Panu i szedł na święte kraju werbowanie, ten de profundis z ciemnego kurhanu na trąbę wstanie. Bóg jest ucieczką i obroną naszą, póki On z nami całe piekła pękną. Ani ogniste smoki nie ustraszą, ani ulękną. Nie złamie nas głód ni żaden prasunek, ani schołdują żadne świata hołdy, bo na Chrystusa my poszli werbunek, na Jego żołdy. Bo na Chrystusa my poszli werbunek, na Jego żołdy. Szanowni Państwo, ostatnio w Sejmie, tak jak wspomniałam, miała miejsce absurdalna, czarna, niekonstytucyjna, bezprawna, niezgodna z nauką dyskusja. Natomiast Bogu dzięki mogliśmy usłyszeć jeden rozsądny głos. Głos kobiety za życiem, głos matki, głos prawdy. Zapraszamy teraz poseł Karinę Bosak. Cieszę się, że jesteśmy tutaj wszyscy razem, że wspólnie chcemy stawać w obronie życia. Teraz jest ważny czas dla dawania świadectwa za tym, że jesteśmy za życiem, że dzieci są naszym darem, że kobiety nie są same, a ich dzieci są skarbem.
To my musimy umocnić te kobiety, wszystkie te, które czują się za słabe, które czują się bezsilne. Musimy otoczyć je wsparciem i poczuciem bezpieczeństwa. Dać im odwagę, żeby otworzyły się na tą miłość, żeby nie czuły lęku. Tą miłość matki, którą mają już w sobie od samego początku, kiedy noszą w sobie dziecko. Żeby mogły cieszyć się potem tymi chwilami z dzieckiem, żeby mogły je przytulać i cieszyć się nimi. Mamy w Sejmie teraz 4 ustawy, które przeszły do kolejnego etapu legislacyjnego, do Komisji Nadzwyczajnej. Jestem wydelegowana do tej komisji, żeby śledzić też jej postępy i jako ten głos pro-life w niej uczestniczyć i pilnować tych wszystkich procedur i dążyć do tego, żeby zostały odrzucone. Musicie Państwo wiedzieć, że bardzo ważne jest również Wasze zaangażowanie już teraz, ponieważ bardzo wielu posłów jeszcze nie jest zdecydowanych, samych nie wie, jak ma podejść do tych ustaw. Jeszcze nic nie jest stracone. Wiem to, bo rozmawiałam też z wieloma takimi posłami w tak zwanych kuluarach, dlatego rozmawiajmy z nimi, dzwońmy do nich, umawiajmy się z nimi na spotkania i spróbujmy przemieniać ich serca, bo naprawdę oni potrzebują takiego wsparcia i siły od Państwa, a jest ich jeszcze naprawdę wielu i jeszcze możemy wygrać tą walkę. Brawo! Omadlajcie tę posłankę! Potrzebuję Waszego wsparcia! Dziękujemy! 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 Polki są za życiem! Polki są za życiem! Polki są za życiem! Polki są za życiem! Patronie, patronie, patronie. Dobra. Kochani, teraz dziewczyna, która bardzo się cieszyła na spotkanie z Wami. Była z nami 5 lat temu, tak? Dobrze mówię? Weronika ma na imię, Weronika Busza. Wielkie brawa dla niej! Jest ze swoimi rodzicami, Dorotą i Jarkiem. Witajcie bardzo serdecznie. Cieszymy się, że jesteście w komplecie. Zmęczalni trochę? Nie, szczęśliwi. No to teraz głos oddajemy tej, która jest samą miłością. Weronika. Mam na imię Weronika. Jestem dziewczynką, która ma jeden chromosom, więcej niż większość ludzi. Jest to trisomia 21. Jestem uczennicą 3 klasy. Chodzę do normalnej szkoły i realizuję taki sam program jak moi rówieśnicy. Bardzo dobrze się uczę. Potrafię też grać na pianinie, pływam, jeżdżę na rowerze, hulajnodze, na nartach i uczę się jeździć na rurkach. Moją pasją jest taniec i śpiew. Mając na całe 4 lata, znam już wszystkie sylaby i zaczęłam czytać krótkie zdania i teksty. W wieku 6 lat czytałam już samodzielne książki i do dziś sprawia mi to wiele radości i chętnie sięgam po kolejną książkę. Rodzice nazywają mnie pożeraczem książek. Rozdaję miłość, uśmiech, noszę pomoc i dobre słowo. Wsiądzę tam i każdemu, komu jest to potrzebne. Każdego dnia powtarzam rodzicom wielokrotnie, że ich bardzo kocham i również czuję się bardzo kochana. Mając 5 lat, byłam w wczesnej komunii świętej, ponieważ całym sercem kocham Pana Jezusa i Jego Matkę Marię. Oni są dla mnie najważniejsi. Pragnę, by nikt nie zabijał nienarodzonych dzieci, którym życia dał sam Bóg. Każde dziecko jest darem od Boga i jestem tu po to z moimi rodzicami i z Wami wszystkimi, aby dać świadectwo, że życie jest największą wartością. Nie mówiłam tego wszystkiego sobie po to, by się chwalić, ale żeby zaświadczyć o tym, że każdy z nas jest inny i kiedy da mu się szansę, obdarzy się go miłością, zrozumieniem oraz zaakceptuje się go takim, jaki jest. Może osiągnąć w życiu bardzo wiele. Dziękuję Panu Bogu, że jestem tutaj wśród Was, że mogę do Was, kochani, mówić codziennie. Mogę się odmawiać koronkę do Bożego Miłosierdzia i drugą krzyżową. Również za narodzone dzieci i ich
rodziców, żeby tak jak moi rodzice dali im szansę, aby mogli się urodzić i pokazać swoim rodzicom, jak bardzo ich kochają. Dziękuję. Brawo! Decydują o tym, co będzie, ale prawdziwa ochrona życia zaczyna się w rodzinie. I Bogu dziękujmy za tak wspaniałe rodziny, tak wspaniałe dzieci, które się w nich poczynają. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy, że chronicie nasze dzieci. My również dziękujemy za wszystko i życzymy każdej kobiecie, żeby i w ogóle rodzicom, żeby dali szansę swoim dzieciom. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, chcę tylko przypomnieć, że cały nasz marsz jest transmitowany przez Radio Maryja, Telewizję Trwam, Telewizję Republika i dziękuję również wszystkim innym naszym patronom medialnym, również telewizji EWTN, które się bardzo angażowały w promocję. Umknęła nam ta nazwa, bardzo marszu. Was lubimy, także żebyście nie myśleli, że nie. I doceniamy Waszą pracę. Super. Kochani, tak jak... szukajcie wolnych mediów i wspierajcie je. Naprawdę afirmacja to jest miejsce, gdzie stale nowe treści przynoszą dobrą nowinę, że nie jesteśmy wcale w mniejszości. Może jesteśmy za cicho, może jesteśmy zbyt nieśmiali, może to nie lękajcie się, nie zabrzmiało jeszcze w naszych sercach, ale naprawdę nie ma miłości bez odwagi. Prywas Wyszyński mówił, zapukał lęk, otworzyła mu odwaga, za drzwiami nikogo nie było. Wszystkie dżendery i strachy znikną, jeżeli będziemy odważni razem. Drodzy Państwo, ochrona życia, tak jak powiedziałam, zaczyna się w rodzinie. To rodzina edukuje i wychowuje przyszłe pokolenia, nasz przyszły naród. To my możemy najwięcej. I chcę teraz na scenę zaprosić wyjątkową rodzinę. Rodzina, która oprócz swoich biologicznych dzieci wzięła pod swój dach ponad 25 dzieci. Dzieci zdrowych, dzieci chorych. A wiecie dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta. Bo oni są pełni miłości, prawdziwej, pięknej miłości i prawdy. Zapraszamy rodzinę Państwa Dubanowiczów z Andrychowa. Zapraszamy na scenę. Ostrożnie, nie za blisko progu. Chodźcie, kochani, chodźcie. Jak dobrze was widzieć. Macie teraz głos. Plac Trzech Krzyży jest wsłuchany w was. Kochani, dzieci nie są kimś czy czymś, co nam się należy. Dzieci to dar. Nie unikniemy rozczarowania, jeżeli będziemy mieć inne podejście. Jeżeli będziemy przyjmować ten dar, zawsze będziemy zadowoleni. Dzieci to nie jest coś, co nam się należy. Pamiętajmy, że dzieci to nasza przyszłość. Nasze dzieci, które dzisiaj sobie wychowamy dobrze, jutro będą naszym wsparciem, naszą radością. Nie jest nam łatwo. Ciągłe kubki z praniem, prasowaniem, na okrągło zakupy. Natomiast to jest łatwe, to jest najłatwiejsze. Dobrze jest pamiętać o tym, że dzieci to radość, to miłość. Jesteśmy szczęśliwi dzisiaj.
To nie nam należą się podziękowania. Podziękowania należą się Kościołowi, kapłanom, cudownym ludziom, którzy wiedzą, co to jest wartość życia. Życie to jest dar od Boga. I każde życie trzeba traktować z miłością. Uwierzcie mi, że każde dziecko, które przekroczyło nasz dom, nie zabrało, tylko więcej dało. Dało z siebie. A myśmy przez to inaczej dostrzegali, coraz bardziej kochaliśmy te dzieci. Nie bójmy się kochać. Każde słowo zabijaj, każde słowo usunąć, każde słowo zaniechaj. Wyjść z własnego komfortu, dokładnie, i wyciągnąć ręce i zobaczycie, ile tu jest wartości dodanych. Nie ma nic piękniejszego niż dziecko, które można obdarzyć miłością. Trzymajmy się tych zasad, które mówi nam Pismo Święte. Dziękuję. Dziękujemy! 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 Szanowni Państwo, nie ma nic piękniejszego niż dzieci, nie ma nic piękniejszego niż tak wspaniała rodzina. Nic piękniejszego już dziś nie zobaczycie. Anio, zapraszamy, możesz mówić. Jestem, gdzie kocham mamy, tatę i moją rodzinę. Dzięki, Ania. Dobrze być tu z wami, kochani, naprawdę. Niech żyje Polska! Bardzo liczymy na was każdego dnia, kochani, bo bez tej siły, która dzisiaj tutaj tętni, byłoby dużo trudniej. Weronika Kostrzewa to dziennikarka, publicystka, która potrafi swoją postawą, mądrością, siłą, talentem dawać też mocne świadectwo, że życie jest najważniejsze, że miłość jest najważniejsza. I teraz przed państwem. Córką. Dzień dobry, córką Klarą. Ja chciałam powiedzieć, że jestem zawstydzona i zaszczycona, stając na scenie, gdzie stoją herosi dnia codziennego, tacy herosi dnia codziennego. Tak sobie myślę, że jak przetaczały się czarne protesty przez Polskę, to ja miałam w głowie takie słowa: nie lękaj się, mała trzutko. I tak rozglądam się dzisiaj i sobie myślę, że to nie jest mała trzutka i że to jest wspaniałe, ale ciągle nas jest bardzo mało, bo my jesteśmy bardzo podzieleni w tym byciu pro-life, byciu za życiem. Każdy ma swoją organizację, każdy ma swojego takiego przywódcę, którego popiera, inny mu się trochę mniej podoba. Myślę, że jakbyśmy tak chwilę szczerości tu stanęli, to każdy by wymienił kilku ulubieńców i kilku, których lubi delikatnie mówiąc mniej, ale to nie jest czas na to, słuchajcie. Ja też tak mam, ale myślę sobie, że powinniśmy schować te nasze sympatie, antypatie wśród ruchu pro-life i właśnie w imię takiego ochrony życia się zjednoczyć. Widziałam tutaj, przeciskając się, też księży. Wiem, że niedziela to jest dzień bardzo taki pracowity dla księży, ale chciałam wam powiedzieć, drodzy księża i drogie siostry zakonne, że jak wam ktoś kiedyś powie, że nie możecie się wypowiadać na temat ochrony życia od poczęcia, to nie wierzcie i wypowiadajcie się i wspierajcie. I wiadomości od was, SMS-y, prywatne, publiczne posty, które wspierają tych, którzy na przykład się wypowiadają, którzy działają, to jest coś niesamowicie ważnego. A jestem z moją córką Klarą, która na pierwszym USG ssała kciuka. Jak to dziecko, bo w brzuchu mamy jest dziecko. I Klara bardzo chciałaby zaśpiewać hymn dziecka w brzuchu. Taki króciutki bardzo. Brawa dla Klary! Ja jestem, ja czuję, ja żyję, moje serce bije. Amen! Brawo, Klara! Brawo, Weronika! Bardzo dziękujemy. My też. Kochani, teraz krótki eksperyment dla wszystkich. Wszyscy, jak tu jesteśmy, na 3-4 zamykamy oczy. Zamykamy oczy, uwaga. To jest 3-sekundowy eksperyment. Przez 3 sekundy odpowiedz sobie w sercu na pytanie. Czy byłeś kiedyś uczciwszy, bardziej kochający i odważniejszy w obronie życia niż jesteś dziś? 3 sekundy na rachunek sumienia. Super wam dziękuję. Można otworzyć. Nie wiem, jaka odpowiedź padła w twoim sercu, ale jeśli padła tak, no to mamy sporo do zrobienia. To czas
zarzucić te wszystkie byle jakie zadania, te marnowanie godzin, dni, lat, na byle co, byle gdzie, z byle kim. Zacznijmy budować prawdziwą Polskę, żywą. I żeby usłyszeć, z jak wielu miejsc przyjechaliśmy, teraz odliczę do trzech i po tym trzy każdy krzyczy z całej siły, skąd przyjechał. Raz, dwa, trzy! Warszawa! Cała Polska razem z nami jest tutaj! Cała Polska! Brawo dla was! Bardzo jesteśmy wdzięczni organizatorom, że dali nam ten przywilej niesamowity stanąć na jednej scenie z tuzami walki o życie, z ludźmi, którzy są żywym świadectwem. Wam, że zechcieliście dać kawał niedzieli na to, żeby opowiedzieć się za tym, co najważniejsze. I za chwilę wspaniały prezent dla was. Prezent muzyczny, radosny, potężny. Co jeszcze dodać? Artystycznie wysmakowany. Usłyszymy Jacka Kowalskiego, który będzie dla nas grał i śpiewał. Marzenę Łopińską, która zagra na flecie. Anitę Murawkę, która na fagocie da z siebie wszystko. Jana Kiernickiego, który lutnie dzisiaj dla państwa tutaj przyniósł. Będzie też z nami Justyna Piechel na wiolonczeli grając i Robert Rekiel, który zabębni w perkę i zrobi to na pewno z dużym smakiem. Kochani, ten koncert będzie dla was, ale my z całego serca liczymy, że możemy na was polegać we wszystkim, co pro-life powstanie w naszym kraju. Dzisiaj jest wielkie święto życia. Świętujcie dalej, bawcie się, świętujcie razem z nami. Natomiast chcę jeszcze powiedzieć dwa słowa kwestii technicznych. Bardzo prosimy, aby wszystkie flagi, wszystkie emblematy składać za sceną. Drodzy państwo, bardzo wam wszystkim jeszcze raz z całego serca dziękujemy i zapraszamy do dalszej pracy na rzecz Polski. Niech żyje Polska! Polska! Niech żyje Polska! Niech żyje Polska! Proszę was, byście zanim się rozejdziecie do domów po tym świetnym koncercie, wzięli przynajmniej dwa telefony od osób, których nie znacie, a które uśmiechają się stojąc tuż obok. Budujmy wspólnotę! Bądźmy razem za życiem! Teraz już Jacek Kowalski i jego fenomenalny band! Zapraszamy! Halo, halo. Bardzo dziękujemy za możliwość. Halo, halo. Jakieś... Bardzo dziękujemy za możliwość zaśpiewania, może nawet wspólnie z państwem, takich poetyckich kilku pieśni. Będzie to wołanie do Matki Bożej i opowieść o polskiej historii. Sam dziękuję bardzo i organizatorom, Panu Bogu i wam, że mogę na tym placu zaśpiewać razem z wami pieśń obrońców Częstochowy, w której możemy wspólnie powitać Królową Polski. Zawitajże Królowo w słońca blasku, wieniec ponad twoją głową z gwiazd 12. Pieśń obrońców Częstochowy. Uderzcie w dzwony potężne, uwierzcie w serca swe mężne, ufajcie w bramę niebieską, bastion przed bestią. Zawitajże królowo w słońca blasku, wieniec ponad twoją głową z gwiazd 12. Zawitajże królowo w blasku słońca, zostań z nami aż do końca. Wykrzeszcie z siebie chęć chęci, dostrzeżcie, co widzą święci, prawdę i piękno i dobro, najczystsze z obron. Zawitajże królowo w słońca blasku,
wieniec ponad twoją głową z gwiazd 12. Zawitajże królowo w blasku słońca, zostań z nami aż do końca. Podnieście strapione głowy, pobierzcie do Częstochowy, gdzie swoje zginają karki i niedowiarki. Zawitajże królowo w słońca blasku, wieniec ponad twoją głową z gwiazd 12. Zawitajże królowo w blasku słońca, zostań z nami aż do końca. Obudźcie świt nad mrokami, zanudźcie pieśń nad pieśniami, a pomijając przepaście, ducha nie gaście. Zawitajże królowo w słońca blasku, wieniec ponad twoją głową z gwiazd 12. Zawitajże królowo w blasku słońca, zostań z nami aż do końca. Ruszajcie żarem płonący, wytrwajcie pod prąd płynący, a wstecz się nie oglądajcie, jej zaufajcie. Zawitajże królowo w słońca blasku, wieniec ponad twoją głową z gwiazd 12. Zawitajże królowo w blasku słońca, zostań z nami aż do końca. Zawitajże królowo w słońca blasku, wieniec ponad twoją głową z gwiazd 12. Zawitajże królowo w blasku słońca, zostań z nami aż do końca. Zostań z nami aż do końca. Słuchaj pilnie, ludu mój, a nakłoń ze wszystkiego serca uszu na wyrozumienie powieści tej. Przywiodę ci na pamięć dawne dni dzieciństwa twego, a ukażę ci przeszłą szczupłość, w którejś był z żywota matki twojej wyszedszy. Dzieje Polski od czasów pradawnych do dziś w skrócie słowami sarmackimi, czyli psalm rodowodowy. Ku powieści tej nakłoń ucha, ludu wierny mój, a posłuchaj i miej wiecznie przed oczami, kimżeś między narodami. Patrz tam, gdzie Sarmacja jest żyzna, tam to była twoja ojczyzna, gdzie przodkowie twoi śmiali z Rzymianami się ścierali. Na pajżach Dunaj przebyli, tam o złotą wolność walczyli, a Rzymianom dawszy baty wędrowali za Karpaty. Tutaj wtedy w lasach głębokich żyły tylko gryfy i smoki. Krwawym wzrokiem wkoło toczył człowiek z jaszczurczem oczy. Zatem przodek twój złożył zbroję, skoro ujrzał dziedzictwo swoje, i szczęśliwy już Sarmata szable z pługiem chętnie zbratał. Zaraz potem ochotnie zniża kark swój hardy przed znakiem krzyża, w czym wiadomość jest doniosła, że kobieta krzyż przyniosła. Potem przyszedł ów wiek żelazny, kiedy liczne odparł najazdy. Minął wiek karmazynowy, kiedy wzięto go w okowy, a pobuntowana w okowach rozbiegła się dziatwa Lechowa. Resztę krwawym spiął wędzidłem zdrajca z azjatyckim bydłem.
ale jeszcze nie jest pobity świetny okręt Rzeczpospolitej. Czasem we śnie widzę nagle, jak rozwija świetne żagle. Hardym dziobem fale rozpruwa, liczna bitna załoga czuwa. Złoty sztandar podniesiony, aż ocieram łzę wzruszony. Republiko, gdzie się zataczasz? W jakie obce porty znów zbaczasz? A z ojczystej twojej strony czyj dom będzie uczyniony? Ja się zowę rzeką podziemną, Bóg jest ze mną, orzeł nade mną. Choć się skryję, to wypłynę, a bądź pewien, że nie zginę. Drodzy Państwo, bardzo, bardzo pragniemy podziękować za to, że byliście razem z nami, że mogliśmy przeżyć ten marsz, Narodowy Marsz Życia. Niech żyje Polska. Też piękne święto, święto Chrztu Polski. Wspominamy kolejny raz Narodowe Święto Chrztu Polski. Mamy nadzieję, że to też będzie jakaś inspiracja do tego, by głosić wartości o godności człowieka, godności życia człowieka. Dziękujemy bardzo, że mogliśmy być razem z wami. To też dzięki wam możemy tę misję realizować. Mamy nadzieję, że to będzie też i pomagało nam w rozmowie, w rodzinie, w sąsiedztwie, w tym argumentowaniu, przedstawianiu racji za obroną życia poczętego, za wielką radością z daru życia. To Bóg jest dawcą życia, a my zechciejmy to życie przyjmować z wielką miłością. Promujmy życie, promujmy miłość, która skłania nas do tego, byśmy dar przyjęli i byli też darem dla drugiego człowieka. Jeszcze raz bardzo dziękujemy. Bądźcie kochani dziś razem z nami.